Dzień dobry wszystkim, z tej strony Eliien. Attaccama ma przegłos. Już ściszam. Attaccama ma przegłos. Jest oczywiście ze mnie Attaccama i Attaccama ma niestety problemy, więc będziemy streamować na jedną osobę. No niestety, tak się stało, że... Ładnie, bo się nie przywitałaś. Cześć wszystkim, tak, przywitam się. No bo nie dałaś mi się przywitać, powiedziałaś, że jest ze mną Attaccama i już. No jaka ja jestem zła. Ja wiem. No mów, co z tymi problemami technicznymi? No właśnie tutaj chodzi o to, że wywala mi całkowicie grę, kiedy włączam jakikolwiek program do streamowania i będzie to trzeba sprawdzić. Rozumiem, trzeba to będzie sprawdzić i właśnie problem jest w tym, że po prostu będzie... Mamy z tym... No jesteśmy w dupie, powiem szczerze, no bo w sumie mogłyśmy to zrobić wcześniej. No niestety tak. Gdzie ty jesteś? Bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ja właśnie tam jadę, gdzie się umawiałyśmy. Ja jestem Jestem w Złotych Liściach, także jestem tak przygotowana, że wcale... Hej, pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Czy ty, Attaccama, masz napisane na swoim kanale, że jest wydarzenie, czy cokolwiek i... Byłoby dobrze, gdybyś teraz napisała jakąkolwiek informację na swoim kanale, że na twoim kanale live'a nie będzie, no bo żeby nie było, że potem wiesz, że będziesz miała problemy, że jesteś teraz zła, bo nie było live'a, tak? A obiecałaś. Wiesz co, ja jutro nagram to informacyjne, bo dzisiaj mi żaden program do nagrywania nawet nie działa, więc ja nawet nie mam jak. No właśnie, nie wiem co się stało. Ale chociaż napisać informację, tam jest takie coś jak dyskusja. Przecież i tam napisać informację, że nie może być live'a, bo coś tam. Wiesz? Czekaj chwilę, bo ja muszę najpierw... Zaraz, za moment, bo teraz nie mamy jak tego zrobić, dobrze? Zaraz, za moment. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, ja już jadę do Głuchych Lasów. Za mną chyba jadą jakieś osóbki. No i tak, na pewno nie będziemy widzieć wszystkich, więc tych, których nie będę widzieć, proszę o to, aby... Czyli Attaccama nie będzie widzieć, bo każdy widzi co innego. Proszę o to, żeby się pilnowali z live'a. Ci, którzy live'a nie mają, a się plują, to proszę im pisać, że jest live i ten live po to służy, żeby wszyscy się widzieli. Ja mam tutaj już lagi. Moment. Moment, mógłbyś mi ustawić, żeby było podświetlanie ekranu cały czas? O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, ja już ile was tutaj jest? Ja jeszcze nie widzę, ja jeszcze nie widzę. Ale fajnie, jak was jest tak dużo. Elo, ja za chwilkę będę. Spell, siema. Siema Spellu, nasz moderatorze. W razie co, to ja ukradnę od ciebie streama też później trochę, żeby sobie go obejrzeć. Dobrze, dobrze, ukradniesz streama, ewentualnie możesz tam nawet, byś tam mogłeś podesłać albo ściągnij sobie to. O Jezu, to jest dużo osób. Właśnie ja chyba sobie ściągnę i ewentualnie do mnie wkleję, bo wiesz, na kanał też, żeby było, że coś jest, nie? Tak, dokładnie tak. Dobra, ja już ruszam z całą bandą, to jest wioski Wale. Tak, czytamy ten czat, ktoś się pyta... Ej, poczekaj, bo mnie ominęłaś, no co ty? Tak, ty już tam byłaś? Okej, myślałam, że tam jesteś z tym tam. No to spotykamy się, moi drodzy. Czekaj, chciałabym cię dodać do grupy i nie mogłam. Ja bym chciała się z tego płotka... Płotek, puść mnie. Płotek, no. Wiesz co, ja tobie powiem, Klaudio, że u mnie co się u mnie dzieje, wiem, że czekacie u mnie na kanale, a u mnie na kanale niestety streamu nie będzie dzisiaj, ponieważ mam problemy techniczne i w ogóle gra mi wywala, kiedy tylko próbuję włączyć cokolwiek. Ej, Elian, nie uciekaj, bo... Dobra, no. Nie uciekam, bo jest mi bardzo ciężko. Muszę szybko czekać na twoją grupę, bo zaraz ktoś inny nas może dodać do tej grupy. No tak, no już. Już. Kliknęłam, halo! No, mogłabyś napisać, to byłoby właśnie fajnie, bo... Okej, dobra, lecimy. Mamy tak wszystkich kochamy. Ale lagosławy, lagozarły. No, niestety są czasami problemy techniczne, na to nic się nie poradzi. Jezu, to jest koni, to jest tak pięknie. Ja w tej grze nie umiem jeździć. Tak, Elian ma i właśnie ja od Elian ukradnę, żeby było, że u mnie też, że ja też tutaj byłam z wami. A, ktoś wjechał w drzewo, ktoś jest lamą, tak jak ja. Abra, też bardzo, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Dobra, no dobra, to tutaj jesteśmy. Albo tu nie ma nikogo, albo się nikt nie rusza. Ej, nie tak. Wiecie, ja tutaj napiszę też. Gdzie Ata? Dobra, dzięki, Spell, dobra, u mnie masz suba. Pewnie subujcie Spella, bo Spell ładnie koloruje. Spell też fajne gry nagrywa, takie trochę inne niż my. Chociaż myślę nad startablem, także subujcie Spella tutaj. Trochę go podpromujemy, bo fajny kanał tworzy, zaczyna tworzyć. Dobra, tutaj jest coraz więcej osób, nie patrzcie na to... Pozdrawiam Cię, Inga, tak też. Zapraszam znajomych, bo to się ciągle pojawia, więc jakby, no wiecie. Dobra, Eliien, serduszka, Agrippa, tak, dobra, wiem. Cześć, Spell, wywaliłaś mnie. Być może. Ale lecę prasować. Dobra, Spell. O, widzę, że hejo, tam Spell, serduszka lecą. Dobra, czekamy jeszcze na kogoś, bo mogli sobie ludzie wysypać, także... Jak coś, to mogli ten... Jak coś, to ja będę tak za godzinkę może jeszcze spróbuję raz z tym moim streamowaniem, bo myślę, że to jest właśnie przez grę, no bo to ona mi go wywala. Patrz, co pisze. Jest taki spam na czacie. Zobaczcie, jak to wygląda z naszej perspektywy, że to nie mamy nawet możliwości tego przeczytać, bo każdy z Was chce jakby uwagi, każdy z Was chce z nami porozmawiać i tak dalej. To jest bardzo miłe z Waszej strony, tylko że to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, że to zrobić w jednym momencie, tak? Dobra, a to gdzie jesteś? Ja sobie stoję, no... Stoję sobie. Grupce. No. Ja w Ignorze nie mam nikogo chyba. Ja też nie. No, piszą do nas. Ja też nie mam w Ignorze nikogo, są moi znajomi, a tu jest Ignor. Jak widzicie, mam aż 5 znajomych, bardzo, i to jest i tak dużo, bo jak na tę grę, bo z 5 znajomymi rozmawiać na raz to też jest dużo. Więc jakby no. Jakie mam lago zarły! Masakra! Co tu się dzieje? Wyjdź z wszystkich, Elian. Wyszłam z wszystkich, biegam dookoła, jadę! Iha! Pojecham. Okej. To co, czekamy jeszcze? Która jest w ogóle godzinka? Czy ty masz gdzieś teraz odpaloną, czy ja mam sobie odpalić? Odpalę sobie może, co? Chociaż w sumie to wiesz, tam można by było różnie ten... 19:36. Moment. No? No, poczekasz jeszcze chwilę, tak, jeszcze może z 5 minut i ja spróbuję tak też u siebie. No, bo chciałabym jeszcze spróbować raz u siebie, bo tutaj mi ktoś powie... I... Mam nadzieję, że mnie słychać. Owszem, słychać Cię. I tak. Jeśli mnie wyrzuci ze SSO, to wtedy... To wtedy się podłączę. Mam plan rajdu. Ata, czy ty masz może... A może mi powiedz... grilla? Nie, nie mam. A możesz kupić jak coś, bo gdzieś po drodze, bo ja mam 116 Jorvik shilling. Dobrze, kupię. Możesz mi tylko jeszcze powiedzieć, jak tutaj się, żeby zrobić rozpocznij stream? No to tam jest żeby... rozpocznij stream, tam masz, to żeby co? No tak, ale skąd ja mam wiedzieć, że on się akurat będzie u mnie streamował na YouTubie? No to na YouTubie jak się streamuje. Sebastian! Zajęty też jest. No to fajnie. Wiesz co, no tam na YouTubie nie znam konfiguracji totalnie. Wiem, że on ogólnie będzie, będziesz miał okienko podświetlenia. Nawet jeżeli grę zminimalizujesz, to będziesz miała, że ta gra jest odpalona i tam coś możesz nie robić, wiesz o co chodzi. Więc jakby to może być, ale nie wiem jak na YouTubie. Nie mam zielonego pojęcia, bo to mnie ustawiał Spell ze Sebastianem. To Ci nie powiem. Moment, dobra. Bo mi tutaj ktoś wypisuje. Nie dała mi igno. Nie dałam nikomu ignorowanego, jak widzieliście, nie mam w ogóle. Jaki serwer ciastko? Nie widzę Was. Widzisz chociaż... Chociaż widzisz, słuchaj, live'a, więc i słyszysz, więc fajnie, że jesteś. I oczywiście po prostu pilnuj się z tym live'em, jedź za tłumem, który widzisz. I tyle. No, chyba dobra, że dobra, czekaj. Tłum kogoś innego. Tak? Już coś tutaj, coś kminie, coś chyba będę miała. No. Chociaż nie wiem jeszcze. Ale ja się ruszyła przed sami. Jej, dzięki. Pozdrawisz, pozdrawiam. A, widzę tutaj. Widzę tutaj te nadchodzące wydarzenia, o których mówiłaś też. Tak, mówiłam, czytałam się, chciałam ci to powiedzieć, ale kurde, mieliśmy gadać. Mam spore lagi, przepraszam za to wszystko, tutaj wszyscy się ruszają, wszystko się dzieje, zapraszam do znajomych i w ogóle wszystko. Dwa czaty do ogarnięcia, gdzie jesteś Atta i Eliien? Cholera. Dodasz do klubu. Moi drodzy, do klubu zgłoszenia są wysyłane przez fanpage, ewentualnie przez pocztę fanpage, może tak? Ewentualnie w grze, ale to wolę fanpage, bo mam z wami stały kontakt. Także generalnie ktoś tu mi hajcki pokazuje. Dobra, także generalnie rzecz biorąc do klubu. Poza tym mamy listę oczekujących i jest na niej 20 osób. Wciąż. Tak. Cały czas? Cały czas dochodzą nowe. To jest bardzo fajne. Mamy bardzo aktywny klub i tworzy się fajna grupa. Bardzo fajnie. Gdzie wy? Przy druidach, jak widzisz. Jesteśmy przy druidach, tam gdzie były treningi druidów. A ta nie mogłam przyjść, ale zablokowali konto. No to pięknie. Gdzie jesteś, Ata? Please powiedz. A ty na razie nie ma. Ja mam błąd karty graficznej. No to pięknie. Oho, świetnie. Eliien, odebrałaś pocztę ode mnie. Nie odbierałam ostatnio poczty, niestety. Hejo, witam Julię. Mnie też wpisz żaden... Aha, teraz to ja ci nie wpiszę na listę oczekujących. Nie ma takiej możliwości. Hello, masz mnie w igno. Nie mam cię w igno. Przestańcie mi tu marudzić o ignorowanych, ponieważ nie mam nikogo w ignorowanych. A ta może znalazłabyś trochę czasu dla mnie, żeby poczatować kiedyś. Oho. Kusząca propozycja, tylko problem jest w tym, że mamy mało czasu. Nawet na grę porządną. Na wytrenowanie koni na przykład. O tak. A ta dodasz do klubu. Ale to nie jest mój klub. A to tam jest trochę... Spam, nie słyszę, gdzie one są. Ja jestem tutaj z wami, ale cały czas próbuję zrobić dla was tego live'a i tutaj próbuję i... Tutaj czytam to, co Spelu mi napisał, ale ja cię kręcę, jestem taka głupia. Pisz do niego, on ci pomoże. Ustawienie przetwarzania. Pisz do niego, on ci pomoże, bo ja tego nie robiłam, nie miałam pojęcia zielonego. Dobra. Moment, zaraz na ten. Mam. Godziaku, czy mógłbyś na chwilę do mnie podejść na sekundkę, czy nie możesz za bardzo? Dobra, Bo tutaj jest tak, że ja mam tutaj coś takiego wybrać. Co ja mam tu wybrać? Dobra, wiesz co, wycisz na moment mikrofonik. Cześć Rafał. Cześć Rafał, mówię ci... I live'y cię witają. Cześć, i live'y cię witają. No i tak, wiecie co, musimy chwilę poczekać, bo oby było fajnie, gdyby Ata miała ten live, bylibyście jakby na bieżąco z dwóch perspektyw, to byłoby super. I nie spamować mi komentarzami! Mój telefon zwariuje. Wszystko mi zwariuje. Pozdrawiam Julia. Wywala ciągle, o Jezus Maria. Nie widzę was, ale widzisz live'a. Godziak, hej Godziak. Hej, w ogóle nie wiem, gdzie ty jesteś. Jesteśmy koło druidów, tam gdzie były treningi druidów. Od wioski Valedale, jak stoisz tyłem, a przodem do wyścigów, jakby do wyścigu Sofii tej w lasach, to jedziesz prosto górami, tam musisz prosto tutaj w górę podjechać i będziesz widziała taką ujeżdżalnię, jeżeli nie wiesz, że są treningi druidów. To jest takie bardzo ładne, urokliwe miejsce, właśnie mocno zajeżdżane. Pozdrowisz Eliien. Pozdrawiam was wszystkich, KC was. Ale ja wiem, Eliien, przyjmij, nie przyjmuję. Zapytaj się Eliien, a ty gdzie jest? No. Wiesz, myślę, że Ata jest na drugim końcu mapy. Tak myślę, wiesz? Więc nie jestem... Pytam się Ata, no, bo ktoś napisał, zapytaj się Eliien, a ty gdzie jest? Ja jestem cały czas tutaj na tym podoku. Raczej, ja zarytuję sobie, to była ironia. Czekajcie chwilę, bo ja tutaj coś wchodzę, ale to chyba nie ma sensu. Macie... Ten, ale ja tutaj... To jest jakiś pod... No ale ja nie mogę go znaleźć. Dobra. Gdzie wy jesteście? Gdzie one są? Wszyscy mi zniknęli. Zobaczcie, piszę do was, te osoby, które są na live, byłoby miło, gdyby nie pisały tutaj na grze, bo po prostu mamy live'a też, mamy jakby czaty YouTube'owe. Piszę do was no spam, że jestem, że na live'ie itd., itd., więc jakbyście mogli też informować te osoby czy cokolwiek, byłoby super, tylko tak, wiecie, nie wszyscy naraz. Hejka, ja widzę Atę, nie widać cię. Eliien, Ata montować, co? Możesz, nie wiem, coś nie słyszałam. Pozdrawiam wszystkich. Jaki one mają ser? Jaki one mają ser? No, sera nie mam, przepraszam. Napiszesz, no, faktycznie, proszę nie pisać. Nie, ja tego nie zrobię dzisiaj, kompletnie tego nie zrobię, także... Dobra, no to co, jedziemy? Ja. I grę mi jeszcze wyrzuci. No, wyrzuciło mi grę. Ha. Co mi się mówisz? Słucham was. No dobrze, fajnie, że nas słucham. Dobra, to Attaccama wyrzuciło grę, więc czekamy na Attaccamę. Jak już będzie Attaccama, to będziemy ruszać. Szkoda, że kurde, blade, nie robił się już wcześniej. Ata, żałuję, bo miałybyśmy przygotowane do live'a. Ale nie, bo ja mam problem, nie wiem czy wy też tak macie, piszcie, że... jak będzie robiła sobie nowy system, to niech zaktualizuje sobie system, tylko potem instaluje SSO. No widzisz? Chodzi mi o to, czy wy też tak macie, że nie działa wam gra, że wam się wywala co chwila, bo mi co chwila się wyrzuca właśnie z... No widzisz, tobie też wywala, no. Mnie nie wywala, nie wiem. Oni myślę coś wywalili, wiesz? Kiedy jedziemy, please powiedz. Moment, niech się Attaccama zaloguje. Ja już się zalogowałam. Dobra, to ja jestem przybudcem, możesz mi dać do grupy szybko. Dobra, za późno. A jesteś tutaj, to jesteś ty? To jesteś ty, nie, to nie jesteś ty. Ja jestem. Dodaj mnie, bo ja to jestem nieogarnięta tak zwykle. Już. Tam ktoś pytał, kiedy nagram odcinek z Otajką. Ja już tyle razy odpowiadam wam na to pytanie. Nie nagram na razie, ponieważ nie mam nagrywarki do Xboxa. Attaccama, ruszamy. Kliknęłam, że ruszamy, więc ruszamy. Boże, gdzie ja jestem? W ogóle wyszłam już, no okej. Ruszamy. Jezu, ty ludzi, o Chryste Panie. Dobra, to co, ruszamy? Jesteś tam? No jestem. A napisałaś im, że ruszamy? Może jeszcze raz napiszemy, co? No weź no tak, pisz takim, wiesz, dużym ruszamy. To działa. Dobra. Dobra, chyba wszyscy wiedzą. Chociaż oni tam jeszcze stoją przy tej budce. No to... Ja myślę, że nie. Jest znowu taki spam, tyle ludzi. Zobaczysz, że znowu tu zostaną. Halo ludki, ruszamy. Halo ludki. Zresztą wydaje mi się, że widać więcej osób niż 50. Jakoś tak. Że nie widać więcej? Że widać więcej. Aha. Dobra, czy ty jesteś gdzieś przy budce? Nie, ja już jadę za tobą. Abra, klip muzyczny pewnie będzie w najbliższym czasie, tylko jeśli gra dalej będzie mi się tak wywalać z byle powodu, to nie wiem kiedy. Dobra, już u mnie nikogo nie ma, ja nikogo nie widzę. U mnie nikogo nie ma, więc ja ruszam. Nie wiem, gdzie jesteś. Pojechałaś już? Nie. No bo ludzie pojechali. No spójrz sobie, no ja jestem z przodu, weź tam na mapce, taka mała niebieska. Słuchaj, czyli ty już pojechałaś? No tak, teraz jesteś obok mnie, no widzę cię, przejechałaś. No dobra, to chodź, jedziemy. Ja mam takie lagi, że chyba muszę prowadzić trochę live, bo ja nie mam... raid. Bo ja nie mam możliwości prowadzić, także wiesz, przodem, moja droga. I nie za szybko, tak żeby zdążyli, nie? Tak czy inaczej, słuchajcie, jak się nie widzą ludzie, to ja czy Attaccama już na nic nie poradzimy, bo to nie nasza wina, także nie miejcie do nas pretensji, absolutnie żadnych. O Chryste Panie, nie wjeżdżajcie. A kto kogo nie lubi, bo ja tu widzę jakieś kłótnie już zaraz. Co? Kto kogo nie lubi? Co się tam dzieje? Jakie kłótnie? Gdzie kłótnie? Ata, halo. No nie wiem, tutaj ktoś pisze, że ja jej nie lubię. Och no Jezus, nie jeszcze telefony kochać, do mnie dzwonią. Nie, wystarczy, że będziecie się tolerować, no i już. Emwyk, czemu nikt cię nie lubi? O Jezus. Ata, chodź nie było miłej. Ata, chodź tutaj do tego, do... No jadę. Dobra. Ja się skupiam bardziej na czacie, wiesz, tutaj dobra, co oni piszą, dobrze. Bo... Nie wiem, gdzie ty jesteś. Na mostku, do jeziora. Aha, no to poczekaj chwilę, bo ty jechałaś... Dobra. Moment. Bo oni tam jadą... Moment, bo ja ciebie nie widzę, wiesz? Ja ciebie nie widzę w grze. Czy ktoś widział tutaj Envik? Czy ktoś widział tutaj jakieś inne osoby z PL? Potrzebujesz profesjonalnego czytacza czatów? Tak, potrzebuję, wbijaj z PL-u. Profesjonalny czytacz czatów. Tak, to jest bardzo potrzebne. Tak, to jest bardzo potrzebne, słuchaj, wbijaj. Słuchajcie, może jedziemy, słuchajcie, do tego, na jakieś mistrzostwa. Taką bandą. To by były takie lagi, że... No masakra przecież, grup by było w cholerę, nie? No. Cześć. Dobra, gdzie jesteś, bo jestem na mostku. Spadł, czy ja mam cię zwrócić tam, Eliien to będzie... Nie słyszę, nie zdążyłam przeczytać, przepraszam bardzo. Jesteś tutaj? Już, no, ale ja cię nie widzę w razie jestem co. Na mostku. No, to ja już przejechałam tu przez mostek. Dobra, no to wie, poczekaj powolutku. Gdzie jesteś? Wiesz co, to, Mvik, to, że ty mi pomożesz tam z konfiguracją. Ja umiem to skonfigurować, chodź. Tylko tu chodzi o to, że mi grę wywala. Ja nie potrafię jeziora. Tego naprawić, bo to nie jest mój błąd. Słuchaj, poradzimy sobie spokojnie, nie na szybko, bo teraz chcemy to zrobić na szybko. Więc jakby ja nie widzę problemu, z czasem wszystko się ogarnia. Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj są. Jej, całujemy, pozdrawiamy. No, w dupkę nie wyjdziemy. Tak. Do jeziorka, nie? To co, Mvik do ciebie pisze na znajomych? Czy gdzie jest Mvik w ogóle? Nie widzę Mvik. No jest tutaj na czacie. O, proszę. Gdzie jesteś? Bo ja tu już prowadzę tych, co widzę. A ty gdzie pojechałaś? Nad jeziora jadę. No, a ja pojechałam... No, to spoko. No, przecież mówiłyśmy też do Jeziorowale mają być. Hallolo. Dobrze, ale ja ciebie nie widzę i ja jechałam za ludźmi. Widziałam cię! Ej, dlaczego ty mnie nie widzisz, jak cię widzę? Hej. No ja ciebie nie widzę. Naprawdę ty mnie nie widzisz? No. Dobra, jesteśmy na drugim zakręcie do jeziora. A ja cię widzę w grupie, przecież jesteśmy. No a ja ciebie nie widzę, nawet tej kropki nie widzę. Chodź zobacz tutaj, że nie widać kropki nawet jak jesteśmy w grupie. Ja nie patrzę na kropkę, bo ja nigdy tej kropki nie widzę. Wiesz? Dobra, ja mam część ludzi i ci, którzy pojechali za Atą lub się tam zgubili, to jedźcie nad Jeziorowale. Jesteśmy tutaj na drugim zakręcie, między pierwszym a drugim zakrętem. Dobra, lecimy. No, a ja chyba dodam spela do czatu, bo potrzebujemy profesjonalnego czytacza czatów. Czytacz. Tylko nie wiem zaraz, czy... Halo Spelu, gdzie ty jesteś? Jak coś, to można mnie dorzucić, ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Boże, Sebastian wziął takiego dużego Skype'a, ja teraz nie wiem, o co chodzi. Muszę to zminimalizować trochę. Mam nadzieję, że widać grę widać chyba, nie wiem, nie jestem pewna. Spelu, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, także... a tu jesteś, dobra, już cię rzucam czytatów. Dobra. Nic, kochanie, nic. Dobra, ja jestem za końcem. Jakie masz pytanie, Klaudia? Jesteś, no Ata? Chodź. No, jestem. O, widzę cię. No, ja też cię widzę, chodź, jedziemy. Cześć. Czaczów. Dzień dobry, witamy Spela. Dobra, jedziemy, tak? Na Jeziorowale, tam będziemy robić... Masz grilla? Dobra, ktoś rzuci grilla, bo nie mamy. Tak, jedziesz już? Tak, pojechałam. Jak Szempek, nie spamuj. Masz wyciszenie tymczasowe. Moderator, czytacz. Hej wam, ja w razie ja też was wszystkich kocham. Boże święty, ja nie wiem, które mam czytać czat. Ale w ogóle dla nas to jest bardzo, bardzo miłe, co do nas piszecie, tylko jest tego strasznie dużo. A czemu pod filmem nie ma takiej aktywności aż wielkiej, nie? Kurde. A zawsze na grę jest takie, wiesz, przepływ informacji. Dobra. Tutaj przy jeziorze Wale będziemy sobie stawać. Ktoś tam pojechał bardzo szybko, no to nic. Będziemy sobie stawać, także wiecie, nie rozpędzacie się za bardzo. Pytanka możecie zadawać tutaj na live. Ja właśnie się bardziej ogarniam tutaj na live, co się dzieje, co piszecie, niż tutaj w tym. No, do tego bardzo SSO. No właśnie. Dobra, lecimy. No powiedz żart dnia, Agata. Jak? Żart dnia, chcę powiedzieć akta. A. Żart dnia. Ja jestem kiepska w żartach, bo ja je słucham, chłonę jak gąbka, ale nie wyciśniesz ze mnie żartu. Nie umiem powiadać żartów w sumie, tak naprawdę. Mogę wiedzieć, gdzie ty jesteś? No przy jeziorze Wale, przy pikniku. Przy tym już? Tak. No już wszyscy jechali, Attaccama. Nie, bo ty jedziesz za szybko, to jest trochę takie nieogarnięte, powinnyśmy zaczekać, a nie tak szybko jechać. No to powinniśmy zaczekać, jestem przy grillu. Kocham konie, słuchaj, Godziak nie powie nic, a cię w ogóle chyba nie jest na live'ie, poza tym jak nawidzisz nas, cokolwiek, to nam przykro, ale w sumie się nie zabijemy z tego powodu. Poza tym, jak chcesz komuś powiedzieć, to nie wysłaj do tej osoby, drugiej osoby, tylko bezpośrednio mów do tej osoby, do której sama jesteś zainteresowana coś powiedzieć. Claudia Sinest, a ta nie jest pomocą techniczną, w razie się kontaktuj z supportem SSO. A co tam znowuż piszą? Jak klikam napraw lub zmodyfikuj pliki, dalej mam error. No ale co mamy za poradzić? Ja sama mam problem teraz z SSO, bo mi wyrzuca, więc w każdej chwili może mnie wywalić. Czy wszyscy się widzą? Jesteśmy... Mam pytanie, kiedy... raid. Okej. Muszę kończyć Pata, Acia i Eli z Pelu. Pa, bra! Pa. Dobra. Attą ich nie ma. Jestem. Olejku, mnie się nie lubi, mnie się lowca. Mnie się kocha. Proszę nie wprowadzać zamętu, że nas nie ma, bo wiecie, jak to się kiedyś kończyło, prawda? Więc jakby nie piszcie, skoro nie widzicie, bo wiecie dobrze, że nie widać więcej niż 50 osób, więc nie róbcie zamętu. Attaccama, widzę, że ty chodzisz sobie na koniu. Tak, chodzę na koniu, ponieważ tu wszyscy mi piszą, że nas nie ma i mnie to bardzo denerwuje i... No dobrze, to tak, może... Właśnie myślałam o tym, żeby porobić quizy na samych quizach. Quizy na samych quizach? Co? No, jest taka strona same quizy i tam są quizy. A, no tak, to brzmi. Dobra, to ja też wstanę. Tak, chciałam, Natalia, YouTube, ja bym chciała właśnie zrobić szukania skałek, tylko że nie często mam czas, żeby się zebrać do tego. No wiesz, może bym w sumie razem coś porobić, bo też mogę skałek jeszcze poszukać, bo to mi się kiedyś przyda na Lilian. Julma? Ja nie robię live'u. Ja nie robię live'u, więc może oglądać mnie tylko i tutaj, łącznie, na Eliien. No... Gdzie ty jesteś w ogóle? Halo, halo. Właśnie. Jestem w tłumie. No tak. Ależ ja mam lago słały. Ja też dlatego ja nawet nie się... Przepraszam. Co mówiłeś z Pelą? Są pytania o trasę rajdu. No to trasa rajdu będzie taka jak rajd, no cóż. Dobra, czy ten grill się skończył, to lecimy dalej. Skończył się. Nie skończył się. No dobra. Jesteśmy na serwie ciasteczko. To wszyscy są gotowi. Kochanie, wdasz mi kolę? Dobra, stara woda. Dobra. Łyknę. Kocham konie. Dlaczego Godziak ma ciebie pozdrawiać, skoro go tu nie ma? Kocham konie, ostatni raz cię ostrzegam. Dobra. To co, ruszamy? Attaccama pisze, że ruszamy, ja też piszę, że ruszamy. Ruszamy. Może komuś się ten Godziak spodobał po głosie. No to muszę pilnować swojego skarba. Dobra, czy wszyscy ruszyli? Chyba, mam nadzieję. Ci, którzy się nie widzą, to tak jedzą, Boże, nie jadą. Ale choroba, ja ciebie nie ostrzegałem, ja chyba wiesz. Ciebie to my wszyscy lubimy. Pamiętaj Alinkę. Cześć choroba. Cześć Łukaszu. Tak wcześniej z pracy, żeś wrócił, albo to piątek chyba był, tak? No. Ja powiem wam, że po tych praktykach to ja po prostu już mi się w łbie pierniczy. Ja wszystkim daję reprymendy. No Jezus. Łukasz, ty taki śmaki owaki. Nie, naprawdę, już nawet psy się mnie boją, bo po prostu takie opierniczym to chwilę, że masakra. No wiesz, ja wiem, jak ty mojego psa ustawiłeś sobie. Tutaj jedziemy w górę serca, jestem moi drodzy. Jestem treserkiem. Jesteś treserkiem. No. Ty już pojechałaś, tak? W górę, no tak! No właśnie, no, powiedziałam, no... Tak, mówiłaś, że ruszamy, ale... nie widziałam ciebie, ja mówię ci, że raz cię widzę, raz ciebie nie widzę i ty ruszyłaś i... No... I znowu jest ta sama sytuacja i to jest bez sensu. Ja ciebie nie widzę, no dobra, mi co chwila tak laguje, że... No generalnie rzecz biorąc to ja myślałam, że ty mnie widzisz i że jak ruszamy, to ruszamy. Jedziemy do tego Gaju Przełęczą. Jestem na Przełęczy. Z całą bandą, prawie całą bandą ludzi. No ale nie wszyscy pojechali. Tam nawet niektórzy nie ogarniają właśnie, że my ruszyliśmy obie. Słuchajcie, dobra, chodź, jedź. Rajdy nie mają sensu. No, ja też tak uważam. Rajdy nie mają sensu, myślałam, że live to rozwiąże, Sebastian to też myślał, Attaccama tak myślała, Godziak mnie tak myślał, Spellu myślał, ale to nie ma sensu, słuchajcie. To nie jest gra online, to jest gra pół online. Nawet nie pół, bo pół to by musiałoby być pół serwera widoczne, to nie jest pół serwera. Straszne, Jezus. No. Jedziesz teraz, czy nie jedziesz? No nie, no stoję. A, no to jedź, bo teraz ja jadę, bo oni jadą, dobra, bo oni nie wiedzą. Ha. Ruszamy, ruszamy, halo, ruszamy, ruszyłam. Czekajcie. Ruszamy. Dobra, ta. Do Jodłowego Gaju, przez Jodłowy Gaj pojedziemy sobie... gdzie to było? No właśnie, i to jest tak, ludzie wypiszecie, że gdzie wy jesteście, skąd mamy wiedzieć, gdzie wy jesteście, skoro was nie widzimy? No właśnie, dlatego po to jest live, na którym wy nie jesteście. Znaczy, wy jesteście na live, bo słyszycie, co ja mówię, ale wy tam z czatu. Na SSO. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Nie no, generalnie rzecz biorąc, chociaż szkoda, bo naprawdę sama... jakby wiecie, no ja cały czas jadę, nie wiem jak ty. Po wąsku, no takim wolnym galopikiem. No to możesz trochę przyspieszyć, bo ja już jestem prawie... Miałem jechać wolno. Wiosy. No ja jadę kłusem. Aha. No to jadę, bo ten jadę. Ojej, dobra. Jezu, ja tu nie przejadę, bo tu jest tak strasznie zamulasta, no dobra. I powiem wam jeszcze jedną rzecz, że ja uważam, że na live'a mogłaby być jakaś inna gra o koniach, a nie SSO, ponieważ to jest trochę za bardzo chaotyczne i... I na pewno coś wymyślimy. Prawda? Tak. No, mamy już parę pomysłów, także coś wymyślimy, będzie fajnie, ale no nie powiemy dokładnie co wymyślimy na live'y, ale będą live'y, jak tylko Eliien będzie miał internet, ten taki lepsiejszy w wiaderku. Tak, teraz będą być... Gdzie teraz jedziemy? Nie, hej, nie chcę tego osobą. Gdzie jedziemy? Jedziemy z Jodłowego Gaju do Srebrnej Polany. To możesz tu podjechać szybko tak do mnie, bo ja tak nie za bardzo ogarniam. No właśnie. Ja jestem już prawie przy wiosce. Ja też. Siema. No jesteś gdzieś tu obok mnie. O, jesteś, dobra. No i znowu widzisz, cię widzę. Jakież to jest chore. Tu lecimy w prawo. To co takim szybszym galopem, tak? Nie możemy takim wolniejszym, takim najszybszym, no bo... Wiesz, dziki galop, bo ludzie nie mają takich szybkich koni jak my. Haha, ale jedziesz za szybko, bo oni nie nadążają. No to jeszcze, no to jest wolnie. Teraz do tego najwolniejszego galopu. Tylko ja nie widzę, a ty jeden plus do tego nie widzę żadnego tłumu. Piszę with everyone. No to jest tak jak jedziesz, my jedziemy na live. Może ci się tłum załaduje tak jak nam się załadował. No słuchajcie, no jeżeli wiecie, że tłum się nie wyświetla, bo jest... Ograniczy liczbę ludzi, no to... To jeszcze o co chodzi, naprawdę. No kurczę, nie jest to nasza wina, słuchajcie, jest nas sporo. Spamujemy do supportu SSO, żeby zmienili serwer, żeby ci gracze byli widoczni. No dobra, no pani Ola zadała mi pytanie, czy chciałabym widzieć 950 osób. Tak, może chciałabym widzieć 950 osób. Byłoby może raźniej. Nie wiem, no. Ja uważam, że masz rację, właśnie, że ten live jest bardzo, bardzo chaotyczny. Ja strasznie nie lubię, nie odnajduję się w takich sytuacjach i was bardzo przepraszam za to, że to tak wygląda, ale po pierwsze to jest mój pierwszy live i jest was bardzo dużo i to jest bardzo trudne do ogarnięcia. Wszystko, czat na SSO, czat na live'ie. No ale to jest chaotyczne, bo nie rozumiem. To, że się nie widzimy wszyscy, no to nie jest nasza wina przecież. No bo ja nie rozumiem, za co my mamy przepraszać, skoro to nie jest nasza wina, a ta? No nie wiem, po prostu, no wiesz, to też trochę nasze nieogarnięcie, że tak jedziemy chaotycznie dość. Ale jedziemy trasą, tylko to, że się nie widzimy, to nie jest nasza wina. Ja mam lagi ogromne, bo jest bardzo dużo ludzi. No oczywiście poza tym, co widzę, też jest dużo ludzi, tak? Więc serwer pewnie też laguje. No też kwestia jest taka, że jednak ta gra wymaga większej optymalizacji, a nie live. To nie jest nasza wina, a ta, że nie? Tak jedziemy jak jedziemy, bo mamy takie możliwości. Też nie możecie nas obwiniać, bo to nie jest nasza wina. Staramy się do jasnej cholery jak możemy. Ktoś tu ładnie się ucieszył. Witam cię i pozdrawiam. No przecież kurczę. Ja Sokołowska to pisz na kanale Ułaty, tam gdzie oni czekają, że jest tutaj transmisja i tyle. Dokładnie, kto wie to niech pisze. Słuchajcie, przepływ informacji, żeby był, to też, no kurczę, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Czy Tata jedziesz ze mną? Gdzieś jedziesz chyba, widziałam gdzieś niebieski. Nie? Tak, jestem obok, tak. No słuchajcie, wydaje mi się, że to jest ostatni rajd, bo nie ma to większego sensu, tak? Bo ile można z klubem pojechać w 30 osób, czy nawet 50 i ten klub się będzie widział, tyle w 300 czy 500 tego się nie da zrobić. Nie ma takiej możliwości. Część grupy czeka już w miasteczku Srebrnej Polany. Aha. No dobrze, no to dobrze, że czekają w miasteczku Srebrnej Polany, a nie na dole. Adela i Caitlin, bardzo was pozdrawiamy. Buziaczki. Tak. Wiktoria Rauk napisała, przejęczałaś koło mnie. Och, przejęczałam koło ciebie. Właśnie nie, Emwik, ja nie nagrywam w oknie, ani ja próbowałam na różne sposoby, uwierz mi, że znam się na tym. Emwik, wiesz, to nie jest tak, że tutaj ktoś robi coś, czego nie robił wcześniej albo nie znam, tak? Jeżeli się robi, no to się edukuje, się czyta. Dokładnie tak. Zresztą no to jest, nasza wina jest tylko taka ma, żeśmy nie przemyślała tego wcześniej, że trzeba to ustawić, tak? I to... A ile jest w ogóle osób na czacie? Sporo. Nie wiem. 360 osób w tym momencie. No, było coś około 300, 450, potem teraz jak jest 260. Jest sporo. Jest świetnie, aby tak dalej. A jeszcze kurde nie ma słuchaj, osób od ciebie, tak? Jeszcze nie ma tych, co nie wiedzą, tak? I w ogóle, kurde, gdyby tutaj było, słuchajcie, 400 osób, to by było w ogóle czad, tak? Teraz już jest w ogóle parada, kurde, wiecie, kolorów i koni. A jakby było, wiecie, 400 osób, ktoś polecił do przodu, nie wiem kto. To w ogóle by było czat, tak? To w ogóle było super. No ale Charlotka, moment, bo ja mam ważną informację, tu ktoś ma urodziny i prosił o pozdrowienia, więc pozdrawiam bardzo koleżankę Charlotki. 100 lat, niech żyje nam, a kto? Charlotka. Nie, koleżanka. No, Charlotka, koleżanka też. A, no dobrze. I może być też, nie wiem, no, kremówka na przykład, bo też chyba jakaś dziewczyna. Babeczka. Dobra, no ja jestem prawie w Srebrnej Polanie. Lecę sobie tutaj tak trochę boczkiem. Zaraz będziemy przejeżdżać koło Padoku. Także jak ktoś na Padoku, to będzie na Padoku. Będzie widział, że to my tam jesteśmy. Ktoś tam mi wyprzedza mnie w ogóle ciągle. Halo! Nas wyprzedza, to w ogóle jest taka ma... No kurczę, właśnie u mnie wszyscy czekają na tego live'a. Nie, to jest straszne, nie, to jest straszne, że tak się stało, jak się stało. Dobra, lecimy. A gdzie my jedziemy w ogóle teraz? Do Moorland teraz jedziemy, do Moorland, moi drodzy. W Moorland będziemy mieli chwilę dla koni. Tutaj lecimy w lewo, halo, w lewo lecimy. Żeby się ktoś nie pomylił, lecimy w lewo. Nie martw się, Natalii, ja też mi co chwila wyrzuca z gry, więc... O. Co? Uwaga, bo tutaj ludzie będą teraz, czy oni skręcą w tą stronę, co powinni? No, za mną skręcili. No. Jest spora gromada i mam niesamowite lago zarły. No, tu lecimy, kierujemy się na Moorland, moi drodzy. Moorland zrobimy sobie postój. Kto będzie chciał, to dołączy. Także wiecie, no. Klaudia, my też was kochamy bardzo mocno. Jak słodko. Ej, gdzie do kusa? Halo, galop. Dalej. Napisaliście tam właśnie u mnie na kanale, że ja rajdu live'a zrobić nie mogę? Właśnie, no u mnie jest 200 osób czekających na live'a. Jezu! No, nie mogę nic z tym zrobić. Możesz napisać w dyskusji, że nie może być live'a. Możesz. Mówiłam, żebyś napisała to od razu. Tylko, że ja nie wiem, jak to się robi, rozumiesz? Ale jak masz kanał i tam masz dyskusję, tam masz jakbyś miała czat taki po prostu normalny. Tam w ogóle dyskutujcie tam u nas, nie? Bo to jest w ogóle fajne, jak komentujecie. Kanał komentujecie. Tam możesz napisać ewentualnie, no nie wiem, co możesz zrobić, żeby jeszcze powiadomić nas na Facebooku. Tak? Ty ma ustawić sobie wydarzenie, no nie? Ten Star Stable Live z Eliien o 20, prawda? Tak. To teraz sobie wejdź w to w wydarzenie tam w menedżerze filmów, w studiu twórców. Tam masz wydarzenia. Ale to będziesz musiał mi powiedzieć, jakbyś mógł za chwilę, bo jedziemy na rajdzie i ja się zgubię. Dobra, okay, jedziemy do Moorland, a ta. 10 rzeczy na raz nie zrobię. Jedziemy do Moorland. Słyszysz? To ja może ich po prostu przekieruję, jak chcesz. Poczekaj, no pojedziemy sobie do Moorland, bo już jesteśmy blisko i w Moorland zatrzymamy się na momencik i... Poczekajcie, wiesz, bo Godziak napisał... No właśnie. Godziak wejdzie tam do mnie i napisze też, że live jest tutaj u ciebie, Eliien, to no ewentualnie dobra. Wejdź tam, dobra? Dobra. A jak z telefonu można tam wejść? Dobra, stoimy. Tak samo w sumie. Dajcie nam minutkę na ogarnięcie tego, żeby Ata ogarnęła tam te rzeczy, to powiadomienie. Dobra, to ja tutaj się zatrzymuję. No, jesteśmy w Moorland. Ci, którzy chcą dołączyć, zapraszamy do Moorland. No nie będziemy się wszyscy widzieć, ale możemy chociaż tak, wiecie, no wiecie, tak udawać, że się widzimy, tak, no niestety taką mamy grę. Dobra, jestem na YouTubie i co teraz? Attaccama. Okej. Studio twórców. Okej. Żurek ma urodziny. No dobrze, Żurku, to też 100 lat. Tak, transmisja na żywo teraz. Transmisja na żywo. Jest czat tutaj, tak? Tam sobie wchodzisz w wydarzenia właśnie. Ale wydarzeń... Aha, no jest. I teraz tak, wybierasz sobie ten live właśnie, live są... Tak. Wybierasz tak, pokój reżyserski. Tak. Tam powinnaś mieć mniej więcej gdzieś... Teraz odpalaj i... Tak, ja nic jest... nie mam. Musisz mieć wiesz coś co? Tam. Mam brak danych. Wiesz co, zadzwonię ciebie, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, no... Mogę sobie zadzwonić? Tylko, że to byśmy musieli się wyciszyć, bo wiesz, ja nie wiem... Wyciszę na ten moment, poczekamy tą chwilę. Załatwcie to, żeby ludzie byli powiadomieni, no bo będzie szkoda, żeby znowu cię obwiniali. Okay. I zaraz się dowrócicie. Ja tutaj piszę ludziom ogólnie, że jestem, nie wiem, czy ludzie piszą, że mnie nie ma, ale ja piszę zawsze, że jestem. Żeby nie było. Dodasz, nie dodaję, można do klubu. Słuchajcie, no to idźcie na Skype'a, ja tutaj poinformuję po raz kolejny. Do klubu zgłoszenia przyjmuję na fanpage'u przez wiadomość. Tam proszę do mnie pisać, tam jest ze mną najlepszy kontakt. Ewentualnie, no jak już nie macie fanpage'a albo jesteście tak nieogarnięci, że tego fanpage'a nie ogarniacie, no to, no cóż, no to przez grę, ale w grze nie zawsze te poczty odbieram. Ewentualnie, jak jesteście ogarnięci, no to TS zostaje, na TS-ie ewentualnie możemy się zgadywać. Ja tutaj jestem, tutaj kupię ludzi. Właśnie sobie wyjadę, tak niepostrzeżenie. Nikt mnie nie widzi, nie? Nie, nikt mnie nie widzi, bo wy mnie nie widzicie. Nie, żartuję sobie oczywiście. Fajnie, że mnie widzicie, fajnie, że jesteście, chociaż wy widzicie, bo to jest bardzo złe, że 500 osób nie może się widzieć na serwerze, kiedy są takie eventy. No ale cóż. Pozdrawiam Lilianę. Halo? Przyjmij, nie przyjmuj, halo. No hej. Drus, ogarnij się, Dusia. Kiedy się kończy rajd? Dopiero się zaczął. Emwik. Emok, nie wiem. Na Facebook jest Eliien, to tam. Dokładnie tak. W jakim miejscu będzie koniec? A, zobaczysz! Moja kamerka szaleje. Dobra. Jak tam? Udało się? Attaccama? Też. Dobra. Eliien, pozdrowisz. Pozdrawiam was bardzo wszystkich cieplutko. Pozdrawiam. Ej! To ty? Mój telefon, słuchajcie, szaleje. Boże! Na Facebooku tyle powiadomień, dziewczyny! Możecie wysyłać, a ja potem wam powiem co i jak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te osoby, które wysłały mi na Facebooku teraz powiadomienie, że chcą do klubu, to proszę mi wysłać swój poziom postaci, Poziomy koni mniej więcej od do. Reputację w pierwszych kilku miastach, czyli Moorland, Fort Pinta, Srebrna Polana, Winnica, Wrusewnej Polany, czyli Jodłowy Gaj i Valedale. Jeżeli macie popularną w tych miastach i chociaż jednego konia na 15 poziomie, to jesteście na liście oczekujących. A jeżeli nie jesteście, nie macie popularnej we wszystkich miastach, macie na przykład lubianą, no to jesteście na liście oczekujących, tylko po prostu będziecie miały niższą rangę. I tyle. Bo u mnie w klubie się rangi różnią. Mimo tego, że to jest w sumie nic, ale się różnią. I wiadomo, kto jest kto i kto ma jaką reputację itd. itp. Także wiecie. Okej, jakie ładne tutaj kwiatki ktoś wysłał. Ata, pozdrowisz Eliien. Ata, pozdrowisz Eliien. Eliien pozdrawia Atę. Fajny rajd, tylko szkoda, że nie widzę. Przykro mi, niestety to nie jest nasza wina. Bardzo mi przykro, szkoda. Pozdrówcie Ashley. Ashley pozdrawiam. Pozdrawiam Ashley C. Nie widzę was już. No widzicie, jakie to są bugi. Kurde blade. Ktoś tam wysyła powiadomienia na Facebooka. To słychać? To powiadomienie? I fajnie, w ogóle fajnie, że macie tyle. Tutaj jest nasz klubie w ogóle. Jest bardzo dużo osób z klubu, wiecie. Ja to aż po prostu pokażę nasz klub, bo tutaj jestem ciekawa wręcz. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 osób, 13 osób jest. 13 osób jest dostępnych, to jest i tak bardzo ładny wynik. W tamtym tygodniu było 25 osób. Jeżeli ten rajd mi się tutaj ładnie zapisze na YouTubie, to wszystkim wpiszę obecność. Tym, którzy są dostępni na klubie. Ha, ha, ha. Od taki sobie event. O, mój angolek, ojej, angolek. Ten ciemny, skarogniady. To wszystkim wpiszę obecność. Także wiecie, jakbyście chcieli być w klubie, to trzeba być obecnym na spotkaniach. Nie ma letko. Jaki serwer? Ciasteczko! Zacina SSO, nie mogę grać. Przepraszam, niestety, Boże, to jest złe, że oni tak to zwalili, niestety. A i Spellu, coś do Spella. Spellu na moment ma F2. Fajny rajd. Dziękujemy. Pozdrowcie. Koniarę? Nie wiem kogo. Dobra. Vlogowało mnie. Na dyskotekę. Ale jest niedziela, to dyskoteki nie ma. Pozdrowisz mnie i moją przyjaciółkę. Pozdrawiam was oczywiście i całuski dla was. Macie stronkę na Facebooku? Tak, mam o nazwie Eliien. Jedziemy już? Nie, czekamy na Attaccamę. Muszę iść, kocham was. Pa, pa, do później. Wchodzę na SSO. Zapraszamy. Gdzie jesteś, Ata? Uratowałaś nas. Kto chce do klubu? O Boże, Boże. Pozdrowisz Eliien, proszę. Pozdrawiam. Przed jakim bramą? Przed jaką bramą? Eliien, dlaczego się nie widzę? Jestem tu. Czyli ogólnie, słuchajcie, około 500 osób miało być na live'ie. To jest strasznie, strasznie dużo. I pewnie mniej więcej tyle samo na rajdzie, więc hello! 10 razy tyle, co można zobaczyć w grze. No to jest ogrom was. Ogrom. Fajnie, że nas oglądacie, obserwujecie i w ogóle... A, super! Mamy dla was pewne plany, nie zdradzę jakie, ale mamy dla was taką pewne plany, także wiecie. Oczekujcie, oczekujcie. Embik, żyjesz? Pewnie żyje. Pin apple pen. Tak, tak, pin apple pen, tak jest. Poczekaj chwilkę jeszcze. Nie zabijajcie się. Piątek jest, idziemy. A piątek jest przecież, Chryste Panie. To ja nie mogę wpisać 13 osobom, no dobra, wpiszę, ale... 13 osobom obecności. Jej, ale ja teraz się zakręciła. Słuchajcie, no to jak na koniec rajdu ktoś będzie chciał, to pójdziemy na dyskotekę. Teraz mamy trasę rajdu pewną obraną i będziemy się tego rajdu trzymać, a potem pójdziemy na dyskotekę. Co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. Tylko czekamy, aż się tam ci ogarną, bo już powinniśmy być dawno, dawno daleko. No ale wiecie, no cóż. No co się ze mnie śmieją, no. Pozdrowisz, przestańcie mówić, czy pozdrowimy, bo... Ej, pozdrów, to jest jakiś, kurde, jakby to powiedzieć, rozkaz? Przestańcie prosić o pozdrowienia, bo pozdrawiamy was wszystkich. Nie jesteśmy w stanie wymienić 500 osób na live'ie, czy nawet na jednym filmiku. Także przepraszam was, ale no nie jestem w stanie tego zrobić, więc pozdrawiam. I tyle. Jeszcze trochę... Nie! Wik jest na rajdzie? Jest. Jestem Wik? Chyba, nie wiem. Przyjmij do znaj, please. Nie. Jaki jest plan rajdu? Plan rajdu jest taki, że z Moorland jedziemy do... przez Lasek do Jorvik. Z Jorvik jedziemy przez... Właściwie to nie będziemy tam się już zatrzymywać, skoro tu mamy taki długi postój, bo tu nie miało być postoju. Z Jorvik jedziemy przez Zapomniane Pola do ujeżdżalni. Koło ujeżdżalni mamy tam, słuchajcie... już wam powiem, bo długo czekamy w sumie na nich. Mamy tam, słuchajcie, postój na piknik. Tam rzucamy sobie piknik. Po pikniku ruszamy z Zapomnianych Pól, czyli tam przez koło ujeżdżalni. Przez tą rzeczkę się przeprawimy. Z Zapomnianych Pól, tam koło ujeżdżalni będziemy jechać. To już właśnie nie są Zapomniane Pola. Będziemy jechać, słuchajcie, przez Srebrną Polanę do Głuchych Lasów i znowuż do Druidów. Tam będziemy kończyć, tak samo jakśmy zaczęli. Tam będziemy kończyć rajd i ewentualnie dla chętnych po prostu pojedziemy też rajdem do Fortu Pinta. Jak macie ochotę, jeżeli wytrwacie, wszyscy wytrwają, będzie super. Także no, myślę, że wytrwamy. Będzie dyskoteka, więc będzie super. Nie mam za bardzo strojów, tak żeby się super jakoś ubrać, ale myślę, że będzie ok. Dobra, tutaj mam Skype'a mi tutaj plumkał, ale nic specjalnego. Także mamy jeszcze sporo tego rajdu, jeżeli macie ochotę. A jeżeli nie macie ochoty na przykład, albo nie macie siły, to odpalcie po prostu sobie live'a i obserwujcie, tak? I będzie też miło. Będzie też bardzo, bardzo miło. A ci, którzy dopiero wbili, nie subskrybują ani mnie, ani Attaccamy, to oczywiście proszę nas subować, lajkować, odznaczyć dzwoneczek. Słuchajcie, to bardzo ważne, żeby ten dzwoneczek przy subskrypcji, tak jak jest pod filmem, jest subskrybuj, czy tam subskrybujesz, tam jest taki dzwoneczek, żeby to odznaczyć, że chcecie powiadomienia otrzymywać o naszych filmach, bo niestety bez powiadomień nie macie możliwości jakby śledzenia naszej działalności, nie macie możliwości zobaczenia, czy byśmy wysłały jakiś film, czy byśmy nie wysłały jakiegoś filmu, także to trzeba odznaczać, bo to bardzo widać na wyświetleniach, czy wiecie, ile osób to ma oznaczone. Wywala mnie, no przykro mi niestety, bo live 5-godzinny, nie! Kaja, o co ty? Dobra, papa muszą... No papa! Dokończę zadanie z... No Boziu. Ale wracaj po tym zadaniu. Nie widzę was dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo osób i nie ma możliwości na zobaczenia. Czy mi sam Facebook? Jezu, ile facebookowych powiadomień mam, słuchajcie, masakra. Masakra po prostu. No Boże, jejku. Ludzie! 20! Wiecie, że jest 20 osób do klubu, wiecie o tym, prawda? Że jest 20 osób chętnych do klubu, prawda? No, ale na liście oczekujących. Mvik, jesteś na SSO? Mvik, pytają cię. Mvik, przyjmiesz na Skype'ie? Mvik, wbijaj tam na czata i pisz do nich, bo tam cię pytają o coś tam. Także musisz tam wbić. Tak, jak najbardziej. Siema, jesteście już? No my już jesteśmy, no już wracamy. Dało radę? Dało radę? Niestety nie, bo jest problem z łączem, ale to się ogarnie. O kurde, a jest za to? Tak, już zaraz będzie. A ta, czekamy, tęsknimy, wszyscy piszą, że czekamy. Okej, już jestem. No jej, dobra, to co, ruszamy? Czy jeszcze nie macie... Nie, jest już, dobra, to się róże by cię nie wyrzuciło. A my za chwilę ruszymy. Dobra. Ten głos... myślałam, że to jej tata. Nie. Ja trochę za młody jestem. Ty, słuchaj, to jest bardzo specyficzna rodzina, ponieważ ja jestem twoją mamą, a ty moim tatą. O Jezu. Tam. Tak, moda na sukces w dwóch osobach. O Jezu. Jezu, kiedyś na live ktoś zapytał, czy ja jestem jego mamą, teraz czy ja jestem... Poczekajcie moment, bo ja bym chciała, mogę coś wyjaśnić. Nienawidzę sytuacji, w których ktoś mi tutaj pisze na czacie, tak jak teraz, że ktoś tam przejmuje rajd, czy przejmuje live'a, czy przejmuje coś takiego. Nie piszcie takich rzeczy, bo naprawdę mnie to bardzo denerwuje. Proszę państwa. Jeżeli chcecie coś przejąć, to proszę sobie samodzielnie stworzyć społeczność, samodzielnie gromadzić ludzi, samodzielnie nawet na TS-ku mieć 5 osób, które za wami pójdą i wtedy możecie przejmować to, co sobie sami zyskaliście, prawda? Wyszli tam już ode mnie? Ewentualnie, tak, jeżeli macie współpracę, to z tą daną osobą możecie przejmować swoją własną społeczność razem z tą osobą, a nie takie pieprzenie, o przejmuję, o coś tam, teraz ja będę dowodził, no kurczę blade. Ale to nie jest właśnie Emgi, tylko ktoś tutaj tak... No nie, to nie mówimy o Emwik, mówimy ogólnie o takim postępowaniu, nie mówmy tutaj czy Emwik, czy nie Emwik, czy ktoś inny, bo takich osób jest bardzo dużo, które się podszywają, które próbują sobie ugrać w ten sposób bardzo nieładnie coś. Tak, i ja też właśnie powiem od siebie, że ostrzegam, jeżeli będzie znowu jakaś informacja, że ktoś przejmuje coś, to ja timeoutuję, bo to jest po prostu bez sensu. Nie będę się pierniczył z wami tak samo. Ktoś miał ładną sukienkę. No i bardzo dobrze. I koniec tematu, jak ktoś nie umie się zachować, to dziękujemy, do widzenia, wypraszamy z pokoju, bo... No sorry. No sorry, po prostu. Dobra, czy Attaccama ruszamy? Tak? Za każdy pozdrowisz też będzie timeout. Za co? Za każdy pozdrowisz, pozdrawiamy. No nie, pozdrowisz, pozdrawiamy, to nie ma mowy. Dobra, to ja piszę ruszamy. Jedziemy do Jorvik. Ruszyłem plusem. Jezu Chryste. Co? No i dobrze, nauczycielu. Jezu Chryste, to ja... Tak, ruszyłam plusem. Okej, widzę cię, słuchajcie, no rozwijając temat, bardzo nieładnie jest, jeżeli ktoś ci wpieprza się z butami w twoją działalność, nagle mówi, to teraz ja będę dowodził, teraz ja będę to robił, teraz ja będę coś tam. I to jest takie, no hello, o, weźcie tu. No takie hello, tak? No to jest po prostu bezczelne, moim zdaniem. Ja bym nie w stanie komuś tak zrobić. Czy no, podszedł się pod kogoś. Czy, no to jest niefajne po prostu, tak? Można się wzorować, inspirować, mieć kogoś jak za idola, no rozumiem, tak? Każdy z nas chce nagrywać SSO, każdy, ci co nagrywają, tak? Szuka sobie pomysłów i tak dalej, no to jest normalne, ale no takie gadanie po prostu nie. Okej? Okay? Myślę, że wyjaśniłyśmy temat dogłębnie, prawda? No. Tak a propos to, jak tam napisałaś to, czy nie napisałaś tego, jak to tam wyszło? Wiesz co, Godziak tutaj próbował też wszystkim tłumaczyć, tu Spell też niby wszystkim tam, a oni nie rozumieją, tak siedzą tam i kiedy live się pytają. Jej, naprawdę? No, naprawdę. O kurka. To może linka podeśli albo coś, no nie wiem, no skoro nie umieją zrozumieć, że to kurde, mamy problem techniczny, o, no wiesz. Skoro ty masz to i ja jakby mam, tak? Więc jakby wiesz o co chodzi, no już tak jak chciałyśmy, tak? No, ale słuchaj, jak ja udało nam się w końcu włączyć live'a, to ja miałam takie lagi, że ja miałam 10 FPS-ów. Ojej! No właśnie. A ja myślałam, że mam strasznie źle z tymi lagami, co ja tutaj mam. No. Ja dlatego to wszystko lagi. Tak wyszło. Trzeba będzie coś z tym pokminić. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że te... Ej, dlaczego koń? Halo, koń pory, co? Znaczy, halo, wio, dlaczego ty żeś stanął? Co ty robisz? Ale mi się wydaje, że te lagi są przez te aktualizacje, bo mówię ci, dzisiaj ta gra mi działa koszmarnie. Ja też tak myślę, wiesz, bo oni to zrobili, coś zwalili po prostu sobie niechcący prawdopodobnie. W prawo, wszyscy, którzy pojechali przede mnie w prawo, lecimy. A ktoś mi powie, ile jest osób na czacie? Około 300 nadal. O, jak miło. No. Mówię, jakby było tak 500 osób na serwerze, widać to, że jakby się kolumna zaciągnęła ludzi, kurde. A ile byłoby, że przejmują rajdów, kurde, wie? Przejmuję, zabieram ci, jak to ten przejmuj dowodzenie. No, cześć, cześć. Będę lecieć tak samo, ale... O. Ale już jestem. Co do pytania o moje bycie informatykiem, nie jestem informatykiem. Spelu informatyk, spelu anglista i spelu jest w ogóle super, najsuper. Natalii, wiesz co, powiem tobie tak, że jeśli ci powiedzieli, że masz za stary komputer nagranie w SSO, to mogłaś do nich odpisać, że to w takim razie niech zafundują tobie nowy, bo tak szczerze mówiąc, ta gra nie jest aż tak wymagająca graficznie, żeby trzeba było kupować komputer za 7000. Ja myślę, oni wpieprzyli sprawę z optymalizacją, no a nie twój komputer. No właśnie, ja myślę, że mogliby zamiast mądrować się a propos jakiegoś komputera, po prostu polepszyć serwery, kupić nowe, cokolwiek, tak? Zrobić coś, żeby to działało troszeczkę lepiej, dokładnie. Tak? Bo to jakby nie jest nikogo sprawa, jaki ty masz komputer, na jaki cię stać i dlaczego z tą grę nie możesz grać, a dlaczego możesz w inną, tak? Tak. Ja też tylko powiem, okej? Mhm. Słuchajcie, drodzy widzowie, MWik tu przyszła jako widz i przyszła tu obejrzeć tak samo jakiś live. Uszanujcie to, że chce trochę czasu spędzić z nami i z wami. Przestańcie ją spamować. Co jest to? Spamuję MWik? Tak, spamuję MWik. To jest trochę po prostu jako... To jest trochę w sumie też przykre, że nie potrafią uszanować jakby swojej... która jest twórczynią i też jakoś się angażuje. Znaczy, ja jakby... Zacznę tak. Nie mogą spamować już nas, ponieważ my, jako że mamy głos i możemy do tego głosu dojść, no to wiadomo, spamują MWik, tak? To jest jedna rzecz, jeden aspekt tego czegoś, tak? Tego zachowania. Drugi aspekt jest taki, że nie przyszliście tu dla MWik. Tak? Tak jest moje zdanie. Jeżeli ja bym była na rajdzie kogoś, czy bym była, nie wiem, uczestniczyła w kogoś rajdzie, też bym nie mówiła w ten sposób, bo nie ja tu jestem, główną rolę gram. Tak naprawdę główną rolę gra tutaj Attaccama. Ja? Tak. A dlaczego? Dlatego, że to jest rajd swoi 7000 słów, prawda? A, tak, dlatego... jeszcze miałam właśnie, tak, tak, jeszcze miałam wam właśnie miałam wam wszystkim podziękować za to, że tyle jest tych subskrypcji i to wszystko dzięki wam i to jest takie super, ale no widzicie, tak chciałam zrobić live'a i o. No ale tak dobra, będziesz miała live'a z mojej perspektywy, no ale będziesz miała live'a ja, a tak naprawdę to jest live'a z... Ja dałam kiedyś pomysł, tak? Gdzieś tam kiedyś wydałyśmy pomysł, doszłyśmy do tego, to jest live'a z twojej inicjatywy, więc jakby... No. Stop, poczekaj chwilę, bo tutaj ktoś napisał, Adela napisała: ej ty chłopak, powiedz kace wszystkich. Mogę je powiedzieć? Mogę je powiedzieć? Tak. Ej ty Adela, masz timeouta. A ja już chciałam się zatrzymać, ja się zatrzymałam. Dobra, ale już jak jedziemy. Yeah. Na rozkazy tylko pies reaguje, a nawet czasami nie pies. Jezu! Wybaczcie, ale po prostu ja też nie będę sobie pożywać na głowę. Chryste, będę pan, sobie to musiała tak zapisać gdzieś, żeby zapamiętać. Możesz ten fragment właśnie wyciąć, bo jakoś tak dużo ludzi się to zrobiło nagle. A gdzie ty jesteś? Jesteś już na ujeżdżalni? Jestem już przy Jorvik. Przy Jorvik arenie się zatrzymujemy. No okej. Jestem już w stanie Jorvik. Jezu, ej ty, dlaczego timeouta dostała? Dałeś jej od razu, czy po chwili? Dałeś od razu, czy po chwili, żeby usłyszała? Wiesz co, ty nie mówisz, nie? Nie no, to znaczy ona to wszystko widzi, tylko nie może mówić. No to pozdrawiamy. Ona wszystko widzi, tylko nie może mówić. Dobra. Słuchajcie, ja muszę lecieć tak samo, bo w sumie też takiego małego kminiliśmy z Emilii, ale no, to rozumiem, tak myślałam. Dobra, stajemy na moment. Także nasz czytacz, który poszedł. Pa, pa, pozdrów Emilii. Okej, hej czat, hej Ata, hej Eliien. Hej, hej. Dobra, stajemy, jesteśmy na, słuchaj, na tym, jesteśmy na ujeżdżalni tej odkrytej Jorvik. Tak. Czekajcie tam, czekamy. Ata, czemu nie nagrywasz u siebie? Dlatego, że, powtarzam po raz kolejny, ja mam 10 FPS-ów w grze, grę mi wywala i jeśli, no nie wiem, albo zrobię live'a z moją twarzą, albo nie zrobię live'a wcale, bo inaczej się nie da. Bo inaczej się nie da, niestety. Szkoda, bo miałyśmy mieć dwie perspektywy i byłoby to dużo ciekawsze. Mogłyśmy też sobie porównać, tak, kogo widzimy, jak to działa w ogóle, tak, te serwery. Byłoby super, nie? Ale no niestety, niestety sprzęt odmówił. Bardziej to nie sprzęt, tylko tak jak mówię właśnie, SSO mi tutaj. Tak. Cześć. No w sumie tak, dobra. Planuję zrobić live'a z twarzą, właśnie, bo wiem, że to bardziej wypali niż z SSO, bo widzę, co SSO mi tutaj robi i właśnie. Moja dzisiaj z twarzą to nie bardzo, bo dzisiaj jestem niewyględna, także bez twarzą. Słuchajcie, nie wchodźcie we mnie, was proszę. Jak mają mnie inni widzieć, skoro wy się we mnie pierwotnie, przepraszam bardzo, wpieprzacie, no. Po to sobie chodzę, po to jakby się ruszam, żebyście we mnie nie wchodzili. Przecież widzicie mnie obok, tak? Ci, którzy mnie widzą, no hello. No ci, którzy cię widzą, a właśnie oni pewnie tak się przypychają, bo wiesz, chcieliby... Jak najbliżej. No nie wiem, może cię nie widzą, no nie wiem, może ty ich widzisz, a oni ciebie nie... Nie wiem, nie wiem, jak to działa, no po prostu stają we mnie, jeszcze jechają, tak? Więc jakby tutaj, no... To było perfidnie, widać, że mnie widzą, tak? Mhm. No więc proszę tego nie robić, bo bana wyłapie ktoś, jak kogoś szczopie, to będzie ban. A wy możecie sobie zadawać pytanka, jeśli chcecie, my postaramy się na nie odpowiedzieć. A wiesz, że też myślałam? Chociaż od tego są Q&A, które szukujemy, ale moje Q&A to było, że nawet nie pamiętam, ile tam komentarzy jest, bo ja tam już dawno to szykowałam i jeszcze tego nie zrobiłam, Aleksandro, bardzo dziękuję. Q&A też będzie live'owane, ponieważ jest bardzo dużo pytań, ja tego nie dam rady zrobić tak, jak chciałam to zrobić. A miałam na to pewien pomysł, no niestety. Za dużo pytań. Zrobię kiedyś live na rajdy na lasku, tylko że zobaczcie, jak wyglądają rajdy. Wszystko jest takie chaotyczne. Tak, i ile jeżdżę konno. Jeżdżę konno całe życie. Nie wiem, ile lat. Brawo dla tej pani. Ile mamy lat? 500 plus. 500 plus. A ta mam pytanko, ile masz koni? Kari. Jezus, nie wiem. Około 40 chyba. A wytrenowanych? Nie wiem, nie mam pojęcia, czemu pytasz? Nie wiem, czemu ty tak mówisz do mnie. Nie wiem czemu, nie rozmawiaj tak do mnie. Nie rozmawiaj. To co, ruszamy już? A ta? Jak tam? No, ja tutaj jestem, cały czas sobie chodzę. No to ruszamy, tak? Ruszamy. Że widać. Czekaj, bo oni tam nie ten. Przypomnij mi, gdzie teraz jedziemy? Jedziemy teraz przez młyn Goldspurów tam do Zapomnianych Pól. Wiecie co, ja nie jeżdżę ujeżdżeniowo, ani skokowo, ani... Czekaj, gdzie ty jesteś, bo mi uciekłaś? Moment, jestem bo oni teraz... do wjazdu do tego. No za mną pojechali wszyscy. Nie wjazd do stajni. Jedziemy kusem. Poczekaj, zatrzymaj się. No to muszę pisać płynie. Lubię kartofle. Ja się kręcę. Jesteśmy przed tym padokiem tutaj w stajni już, w Jorvik. Przed tym, tamtym, wiesz, gdzie jest ten gościu. Lubię kartofle, ja też. Poczekaj, bo nie, bo ty pojechałaś tędy, a oni tam zostali i dobra, już ogarnięte. Legenda głosi, że wiesz, w każdej legendzie kryje się ziarnko prawdy i odpowiadam na twoje pytanie. Nie zmienię serwera, ale zmienię może na raid ewentualnie, ale tak, żeby tam zostać, to na pewno nie. Nie jeżdżę rekreacyjnie, ja wolę takie jazdy naturalne. W sensie wolę pracować z koniem naturalnie, nie tam żadne jakieś sportowe rzeczy. Ale zaś naturalnie sportowo, moim zdaniem. Ale nie lubię tego łączyć. Znaczy... Ja to powiedziałam. Lubię się bawić z koniem, ale nie lubię jeździć sportowo. Nie lubię. Dobra, gdzie jesteś? Bo ja już tu pojechałam. No jestem, kurde blade, jestem w stajni, Jorvik naprzeciwko stajni. No to już chodź tutaj do nas. Dobra, ja bym chciała jeździć konno sportowo, ale tak właśnie bardziej naturalnie, w sensie nie przymusem, nie siłą, tylko bardziej jakby perswazją. Jakich kocham konie, jaki ten chłopak i ty to narzeczeni? Co? Ja, no bo... Nie gram w MoviestarPlanet, ponieważ kiedy chciałam założyć sobie tam konto, to się okazało, że wszystko jest zajęte. Jedziemy w prawo do jakby do Padok, jedziemy do wyspy Padok. Bo ktoś właśnie a propos podszywania się, zabierania, przejmowania, zapierdzielił perfidnie Nika. Tak. Jakby własnego nie mógł sobie wymyśleć, a to każdy ma taką samą klawiaturę. Halo. A ta ma narzeczonego. W sumie to nie jest jeszcze narzeczony, ale chyba właśnie nim został. Ale ma nim zostać. Tak się składa, że właśnie ma nim zostać. Właśnie, ale właśnie myślę, że nim został, wiesz? Już masz narzeczonego. Zostałeś, Godziaku, właśnie narzeczonym moim. Może być? Widzowie się oświadczyli. Ciebie też to czeka. Tak, widzowie oświadczyli, że będziesz narzeczonym, zaraz Sypka też ze mną zeswatają, wiesz, że będziesz narzeczonym i już będzie super, nie? Tak, MoviestarPlanet to zło. No, jakie najbardziej lubię rasy koni? Kitty. Ja tobie powiem tak, nie mam jakiejś takiej ulubionej, chociaż jedną, jedyną moją najkochańszą jest fryz. No proszę. No co, no i Angliki, no ale to w SSO. No co? No właśnie, w Angliki jest w SSO i fryzy, a ogólnie to fryzy, nie? Ej, ale jazda, właśnie ktoś mi się pojawi na fryzie przede mną, na czarnym tym. No okej. Nie, słuchajcie, jeśli ktoś się pode mnie podszywa, nie słuchajcie go, to nie ja, na pewno nie wychodzę na SSO i nie mówię, hej, to ja Attaccama, uwaga, no chodźcie do mnie szybko, już, do mnie. Mogę już. Powiedzieć? Tak. Jeżeli jesteście ogarniętymi osobami, które dobrze nas obserwują, czyli obserwują Attaccamę i wiecie, jakie ma dane na grze, to jakim problemem do jasnej cholery porównać sobie jest Lorraine z Lilian? Możesz zwolnić przykład... trochę, bo jedziesz tak za szybko, naprawdę. Miałam laga, nie wiedziałam jak jadę. Jakim problemem jest jakby porównać sobie Lorraine, nie wiem, z Wiktorii, czy kurde z Daszą, czy z kimkolwiek, tak? Nawet zwracacie uwagę na takie małe problemy, tak? No właśnie, nie chodzi mi... Ktoś tutaj się nazwał też Lorraine Long Knight, co no jest właśnie zupełnie... Co... No właśnie, i ta... No tak, ja miałam i ta dziewczynka... Wiktorię, nie Wiktorię, tylko Wiktorię. Mocy Star, ale to było jakby ona jeszcze nie wiedziała, że ja nagrywam na YouTube w ogóle. No ponoć, przynajmniej to było dawno temu, jak ja zaczynałam w ogóle grę. Nie myślałam już bardzo o nagrywaniu. Więc jakby no tutaj rozumiem. Dobra, jadę wolniej, halo, jadę wolniej. Dobrze jadę? A ta? Moment, nie, jedziesz okej, tak w miarę okej. Czemu mi laguje? Nie miałam lagów najbardziej jak skaczę. Laguje ci w SSO, ponieważ ta gra teraz przechodzi kryzys. No, można tak powiedzieć, naprawdę. Jak masz na imię w realu, Eliien? Agnieszka. Ja mam na imię Laura. Bardzo ładne masz imię, Laura. Koli LPSTV. Ja wiem, czytam tę twoją wypowiedź i właśnie się odniosłam do niej, że ja wiem, że ktoś się pode mnie podszywa i to nie jest jedna jedyna osoba. Niestety. To jest jakaś plaga ostatnio. Króliczek TV pozdrawiam też. A co kiedy ślub? No co mój Zelien? Mój Zelien już był. A no to niku, to musimy to jakoś, wiesz, skonsumować. No tak. Wyprzedził mnie ktoś i ogólnie to mnie bardzo denerwuje, że to mnie wyprzedził. Halo, tam z przodu zwolnić. Ale wolni. Z nim z kim? Kocham konie, z nim z kim? Z nim? W sensie z kim? Z kamieniem? Z koniem? Kocham konie. Zadajesz takie pytania, że ty kochaj te konie tam sobie, ale pytań nie zadawaj. Przepraszam. Atko, pozdrawiam. X Passion MSP, pozdrawiam, tak. Jeździłaś kiedyś na Shire, Ata? Nie jeździłam na Shire, ale bym bardzo chciała kiedyś spróbować. Kto jak się poznał? My? Ja z Eliien, czy co? No wracamy się do ujeżdżalni. My jak się poznałyśmy? Czy Godziak z tą? No właśnie, nie wiem. Czy ja z Sebastianem? Czy koń ze mną? Jak tam Baby Spell? Baby Spell jest wyekspiony i stoi grzecznie w stajni. Gdzie ty jesteś? Bo pojechałaś za szybko znowu. Ja jadę do ujeżdżalni, jestem tu przy kamykach, bo mnie wszyscy gonią i przeganiają, w ogóle masakra. Jedziemy do ujeżdżalni, kochani. No dobra, ale większa grupa pojechała. Przez rzekę się przeprawiamy. Ja mam taką dużą grupę, że... Chodzi o Spella. O jakiego... Co wy tutaj sobie wymyślicie? Ja nie wiem. Zaczyna mnie to drażnić. Jak wszyscy się poznaliśmy, bo wszyscy Polacy to jedna wielka rodzina i znamy się od zawsze, chociaż o tym nawet nie wiemy. Wiecie? Wow. Temu się wylogowałeś... SSO. Jak myśmy się poznali? Ja ze Spellem poznałam się na pewnym live'ie. Na tym live'ie, znowu ktoś tu ładnie się ucieszył, na tym live'ie poznaliśmy się u pewnego gościa, którego absolutnie już nie lubię i on też go nie lubi i ogólnie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Przepraszam. Pozdrawiam cię. Przerwę ci, bo tutaj komuś wypadł zombie, to go boli, mnie też to boli. Cierpię twoim cierpieniem. O Jezu, ja też. Dobra, tutaj chyba jest to przeprawa, co? Nie wiem, czy to jest ta przeprawa, ale będziemy pływać. Nie, to nie tutaj. To nie tutaj! Gdzie to się trzeba przeprawić, bo ja nie wiem. Gdzieś tutaj się trzeba przeprawić, tutaj. Tutaj, o, tu. No to tutaj. Hopsa. I jesteśmy na drugiej stronie. Dobra, czekam na drugiej stronie rzeki. No właśnie, czekasz na drugiej stronie rzeki. Dużo osób czeka. Tak, to ja tak się poznałam ze Spellem. I teraz poczekaj na nich, dobra? Czekam cały czas. Moment. Z Attackamą po prostu do Attackamę napisałam. Czy jest fajna? Tak, pamiętam jak napisałaś. Cieszyłaś się chociaż troszkę? No bardzo się ucieszyłam. No, wiecie jak to jest, jak do was napisze ktoś, kto ma ponad 18 000 subskrypcji, nie? To jest takie... nie wiem. No... Ale ty znasz wszystkich, tak? Którzy mają... No tak, znam takich, którzy mają dużo więcej niż my razem wzięte i tak dalej. No ale co z tego? No w sumie to jest takie uczucie, tak? Takie o, nie, uniesienie takie fajne. Mam nadzieję, że coś takie miałaś, że to jest takie dla mnie. Poczekajcie chwilę. A ty i ten chłopak to narzeczeni, a Godziak się nie obrazi? Ja cię przepraszam, ale ja kompletnie nie rozumiem, co ty mówisz. Ja myślę, że to... Okej, chodź, jedziemy. Nie, przestań, bo będą takie plotki, że Jezus Maria, dajcie spokój, Godziak to jest mój chłopak, to jest moje love wielkie, tutaj największe. Stajemy z końmi i sobie robimy piknika, moi drodzy Państwo. I ja... Jezus, co wy wymyślacie? Nie Ludzie drodzy, teorie spiskowe to jest taki kanał na YouTube lub, nie wiem, wpiszcie sobie w Google'a i dajcie wykonać na spokój, bo naprawdę takie gadanie... do niczego dobrego nie prowadzi. Proszę bardzo, robimy piknik. Halo, dzień dobry. Masz piknik? Mam. Jakie są wasze ulubione maści koni? Pyta Debani XS. No to mów. Siwa jabłkowita. No i gniada, bo kiedyś miałam takiego konia, prawda? No prawda, a moja gniada i izabelowata. I jeszcze kasztanek lubię. Lubię kasztanki. Uwielbiam. No i kara oczywiście, ale to jeśli chodzi o frezy. No tak, no to ja bym wolę czekoladowe frezy. Lubię kawę. Tak zależy jaką i kiedy. Czemu mnie wywaliłaś? Zeznaj odpowiedź na filmiku. Ale kto wywalił? Kto? Gdzie? Co? Jak? Nie! Zaps do klubu. Możecie sobie robić. O Jezus, ile to jest. Siedźcie na trawie, będzie może zdjęcia, nie będzie zdjęć. A ta pozdrowisz, nie mam coś tam, nie mogę usiąść. Ja też nie mam pikniku. Przepraszam, tak przebyziewam, nie chciałam. Tak, wyraźnie mówię właśnie, że Godziak to jest mój chłopak i żadnego innego mężczyzny poza nim nie darzę takim uczuciem. Ale moi drodzy, przecież macie na kanale Attackamę filmik z chłopakiem i to o co tu chodzi, bo nie rozumiem. Tak, no i kolejny raz to samo pytanie, Question Apples, czy ty słuchasz co ja mówię, czy ty jesteś, nie wiem... Ile ma koni Eliien, a ta odpowiedz. Ja mam koni 32 sztuki i te 32 sztuki mają maksymalny poziom. Godziak to spell, no kurwa. Godziak to spell? Okej. Ludzie, czy wy się słyszycie? Czy wy czytacie, co piszecie? Czy ty możesz dać timeouta? Mogę, a co się stało? Bo chciałabym, żeby ta Equestrian Apple z tego dostała, bo już mam dosyć jej męczących pytań, bo mnie to drażni bardzo. Bo nie rozumie właśnie, co się do niej mówi. Sebastian, daj timeouta Equestrian. Jak nazywa się twój fanpage? Eliien. Po prostu dlatego Equestrian Apples, nie czemu. Sama spamisz na czacie tym samym pytaniem non-stop i ja ci na nie odpowiadam, a ty dalej spamisz. Słuchajcie, czy jabłko to pomarańcza? Czy Godziak to spell? No czy jabłko to pomarańcza? No kurde, trochę logiki. Czy Eliien to ata to Eliien, a koń to słoń? Niczego słoniem jest. Przestań! Drolu. Kochamy was, Mordka MSP wszystkich! Samo możesz jeść coś. No wiem, ale nie nadążam, gdzie to jest, wiesz? Ja nawet nie widzę jej. Pozdrawiam na Wrózęba. Kiedy będzie... Kariowi to ma być? Q&A, nie wiem, nie, o question Apple. Apple? Apple. I have a pen, Equestrian. czy wiemy skąd takie... Powiedz mi, czy u mnie jeszcze ludzie siedzą tam na tym, mógłbyś sprawdzić? Modlimy się do tego, do znaku. Ale chyba, możesz? Dalej. Okej. Okay. Nie, bo mi się zminimalizuje gra. Słuchajcie, jedziemy dalej, a ta? A, okej. Okay. Zaraz zobaczę tam, zaraz, halo, niech ściągną na konie i dopiero będziemy patrzeć, tak? A ta Eliien wasze z... co? Ulubione... aha. Czekaj. Attaccama, czy jakbyś miała wylecieć z Godziakiem w kosmos, a Godziak by zachorował. Czekaj. Nie. Czemu nie możesz? Nie rozumiem. Nasze ulubione jedzenie Attaccamo. Naleśniki i placki ziemniaczane. O, dobre. Placki ziemniaczane, zupa pomidorowa, frytki z rybą. Jezu, ja lubię wszystko. Ale nie lubię w sumie tak bardzo szpinaku, czerniny i tak dalej. Dobra, wszyscy gotowi? Też nie lubię. Ruszamy. Nową recenzję króciutką na temat nowych koni w SSO. Chodzi tobie o lipicany czy o te maści, które zostały dodane? Boże, miałam dla was tyle nagrać recenzji, przepraszam. Mój kot Amsari nazywa się Celina. Okej. Ej, Attaccama, zróbmy to razem. No. Nagrajmy recenzję koni. Miałam nagrać od Morganów, miałam nagrać recenzję koni. Dobrze, możemy to zrobić. Proszę do mnie od Morganów, to od Morganów idziemy z każdym koniem z recenzją. Pierwsze były Pinto. Nie, proszono mnie od Morganów. Bo kwartery tam trochę recenzowałam. Ale proszono mnie od Morganów, żebym recenzowała każdą rasę osobno. Jak będziemy to robić, co? Pozdrów mnie, chłopaku, błagam, ale tu nie ma żadnego chłopaka. Hej! Jestem chłopakiem, jestem Eliien. Pozdrawiam cię bardzo. Gorąco. Gorąco. Jestem koło Jeżdżalni, jak coś. Jedziemy, słuchajcie, przez Srebrną Polanę, ale dokładnie nie wiem, w którym miejscu jeszcze, do Druidów. Przez Głuche Lasy do Druidów. Mam straszne wypieki, jak robię live'a, szczególnie dzisiaj. A czemu? Bo jest was bardzo dużo, to po raz, a po dwa stresuję się, żeby ten rajd wypalił, po trzy, żeby nie było głupich pytań, a już były. Poczekaj chwilkę, Mvik tutaj pyta, czy mamy jakieś... co, bo mi uciekło? Czy mamy jakieś wady produkcyjne co do koni? Nie o to chodzi, chodzi mi o to, że ja chciałam ocenić ogólnie, jak wygląda chód, jak wygląda pupka u konia. No ja tak robiłam, ja tak oceniałam. No właśnie, chodzi o maści, jak są zrobione, jak jest podcieniowane. Ja tak oceniałam z ludźmi na TS-ie, przede wszystkim z tymi starszymi. Co ja o tym sądzę, jak one kręcą dupką, jak one chodzą, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Ja tak robiłam właśnie, dziś miałam taki filmik z kwarterem, który właśnie byłam zachwycona tym kwarterem. I ludzie prosili mnie o Morgany po prostu. Ja tym Morganów nie zrobiłam i od tych Morganów nie robiłam w ogóle i... Przecież mam prawie każdego konia, który nowy wyszedł, no. No ja też mam. No i co? Trzeba zrobić taki, wiesz co, zbiorowy filmik, recenzja koni, co? Robimy taki filmik? Zbiorowy koń, ale jak, że zbiorowy filmik, recenzja koni? No na przykład, w sensie zrobimy sobie taki zbiorowy filmik od startowca, no że startowe sobie to może te wszystkie stare konie, a nawet takie wiesz krótkie, nie wiem, po minutkę, niech ten filmik będzie 20-minutowy. Nawet na nich by był dłuższy, bardzo chętnie. No, i takie coś byśmy sobie zrobiły. No możemy jutro o tym pomyśleć. Piszcie na czacie, czy wy chcielibyście coś takiego zobaczyć. O, taką recenzję koni. Jedziemy przez pola, słuchajcie, będziemy przez pola, nie będziemy jechać przez mostki. Recenzja koni, mówię, mnie kiedyś o to ludzie prosili, ja tego nie zrobiłam. Stop, bo znowu za szybko pojechałaś i ludzie nie ogarniają. Za szybko jeździsz. Bo ja się rozpędziłam, przepraszam. No właśnie. Górki. No co mam zrobić? Podkowę mam zdjąć temu koniowi, że jest taki szybki, no że dbam od niego, nie? Nie widać, że niego dbam, mam minkę piękną, ładną, jeszcze nie karmiłam dzisiaj. No, może dlatego jest taki... Chcę taki filmik. Dlatego może jest taki szybki, bo chce do stajni się narzeć wreszcie. Wszystkie konie idą do stajni jak, szybko, jak chcą zjeść. Wiesz co, powiem tobie, że mój koń, jak z terenu wracałam do stajni, to chciał się wrócić. Naprawdę? Do lasu, no on był taki... No, idą do stajni, Boziu. Ja wiem. No, a on zawsze jak widział, że wracamy, to ciągnął mnie na bok, nie? Boziu. Ja chcę, gdzie... Co? Nie rozumiem. A ta, czy masz jakieś zwierzaki prócz kotka? Tak, mam psa. Tak. Eliien, a ta jaką rasę konia mam wybrać? A to jest kwestia twojego wypuszczenia. Jeśli chodzi o figurki. A. O, wow, robisz własne modele. Zrób fryza. Anglika, Anglika Haflingera. To ja proponuję zrobić tak. Anglika, słyszysz? Anglika, fryza i Haflingera. Albo ewentualnie, wiesz, no bo ja mam dwa, ty masz jednego, no to jakby wiesz, ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być ostatni, więc ja będę pierwsza i ostatnia. Dobra, jedziemy? Tak. Dobra. Ja bym chciała fryza. Jedziemy. Tak w ogóle chciałam powiedzieć, że niebawem będę miała swoją skrytkę pocztową. Jakby ktoś miał ochotę tam wysłać mi jakiegoś arta, nie arta i tak dalej, to by było super. Ale to jest proszę, Aseli w 3MSP, nikogo z nas tutaj nie obchodzi, ile masz subskrypcji, nie chcę być chamska, ale w tej chwili to ty się chamsko zachowujesz, reklamując się na naszym kanale i to jest nie w porządku. A przeczytasz mi komentarz? Że mam Hejka, zapraszam na mój kanał, na 750 subów robię raid. To miło, tylko znowuż to jest wkraczanie w czyjąś działalność. Tak, gdzie ty jesteś? Jadę sobie do balonów. Dobrze. Teraz jakbyśmy robiły wyścig ten balonowy, nie? Tak jak w klubie. Super, nie? Jedziemy na pola, po prostu idziemy tak do Głuchych Lasów, powiedzmy, tak wiesz, przez... Natalia, też cię pozdrawiam. Przez ten, nie? Ja też bym chciała, żebyście wy coś dla mnie narysowali. Ja też bym chciała mieć na ścianie wasze fanarty, no, ej! Ja też chcę, dlatego będę miała skrzyneczkę pocztową i się uderzyłam i koń mi się zabił. I opcja, dobra, skoczyłam. Dobra. To szybko. W ogóle jeśli macie ochotę, to ja... Tylko ja mam... No właśnie... Ja czekam w kolejce w sumie. Muszę się orientować ciągle, czy jest możliwość, bo u mnie jest tak dużo skrytek pocztowych. A ja wam mogę podać... Tak, ale ja wam póki co mogę podać mój adres e-mail. Jeśli chcecie, to możecie wysyłać mi na tego maila swoje rysunki. Ja bardzo chętnie sobie poprzeglądam, bo bardzo lubię takie rzeczy robić. No, lubisz. Dobra, gdzie jesteście? No jedziesz za szybko. No ja małym galopem jadę. No ale jedziesz za szybko. Przez góry, przez lasy, jadą sobie... To mi narysuj mutasy. Fryza, ja będę w niebo wzięta. Jezus Maria, fryza. Ja chcę Anglika. Ja chcę fryza. Ja chcę fryza Anglika i Haflingera, takiego kremowego... Takiego jak pewna klaczka. Nie będę mówić imienia. Dobra, gdzie ty jesteś teraz? W lesie? W lesie. Ja... Jestem w lesie przy pikniku, ale jedziemy dalej, moi drodzy, dalej jedziemy. Tutaj jedziemy do drogi. Powolutku nasz lec się kończy. Jak ma na imię mój pies? Mój pies ma na imię Sheila. Sheila. W sumie ty masz Sheila, ja mam Spajka. No, trochę nie ta rasa, no ale... No ale co tam rasa, nie rasa, słuchaj. Chodzi o miłość. Oba szczupłe, oba pręgowane. To z góry przez lasy jadą grubasy, tak? Tak, dokładnie, to jest dla mnie. A jak ktoś mi kiedyś na mnie zaśpiewał seksualna, niebezpieczna, Eliien lubi być niegrzeczna. Takie wierszyki są super, wiecie? Tam ktoś mi dłuższe wierszyki pisał, ale ja już nie pamiętam. Ale są wiecie super. Co? Te imię dla pieska to jest w sumie z epoki lodowcowej. Tam była ta Sheila, tak? Nie, Sheila? Czy jak Sheila ona miała była tam? Chyba. Sheila. No, ten taki tygrys w roli żeńskiej. No. Zirań to była w Królu Lwie, ty gadasz. Ty gadasz. Powoli, hola. Moi drodzy, ja jadę powoli, teraz wszyscy mnie wymijają. Jak to dużo ludzi sobie. Super. Koń mi stanął. Dobra, jedziemy dalej. Mijam wszystkich. Halo, przepraszam. Służbowo. Znaczy tak mówiło, służbowo. Korzystałaś z takich tych? Haków? Służbowo? Słuchajcie, ja nie ukrywam swojego wieku, ja mam 23 latka, jeśli kogoś to bardzo, bardzo interesuje. Wiesz, ja mam dokładnie odwrotnie. Tak. Powiedzmy, że no spoko. Dobra, dzieci się skończyło tych druidów, bo ja zawsze jadę na pałę, więc jakby tutaj ja nie powiem. Ale możesz zwolnić, bo... Jeszcze zwolnić, ja jadę małym galopikiem! Malusim, przejeżdżam przez kłodę. A mój wcześniejszy pies nazywał się Billy i był mieszanką Colliego z dogiem niemieckim. I był ładny. Był piękny. Dobra, lecimy, słuchaj, tutaj teraz będziemy. Tu w lewo! Droga wycieczki krajoznawcza, w lewo! Odbijamy sobie w lewo. Seksualna... Przestań, przestań. Eliien, lubi być niegrzeczna, chcesz mi loda do buzi, buziu. A dawać, mówicie już, teraz jak my się przyznałyśmy, ile mamy lat, to proszę, jaką my mamy widownię? Proszę się tu przyznawać, ale raz. Dostałam loda. Taki dobry. Oh, ale mi zimno, na buzi mam... Ja mieszkam w województwie kujawsko-pomorskim. A ja w łódzkim. A gdzie są te druidy, bo chyba źle jadę. Może dobrze? Chyba dobrze. 15, 12, 13, 15, 11, 12, 12, 13, 54. Moje drogie dzieci. No poza 54. A to my wracamy tutaj, tak? A ta, no tak, chciałam, tylko myśmy dojechały chyba... Nie, no wracamy do druidów, prawda? Dobrze jedziemy. No to dobrze, dobra. Tak. W jakiej no stajni jeżdżę? To jest bardzo prywatna stajnia. No tak, kto się będzie chciał, to pojedzie z nami dalej, jak to nie, no to do widzenia, nie? A jest ktoś z was tutaj, kto mieszka blisko Torunia? Albo Łodzi, albo bardziej nie Łodzi. Bo ja nie mieszkam blisko Łodzi. Ciekawe. Moja strona nie jest prywatna, ale i tak nie podam nazwy, bo też się mnie o to pytali. Oczywiście, że dwunastolatki potrafią być dojrzałe. Ja uważam, że nie wiek świadczy o człowieku. Dokładnie tak. Uważam, że o człowieku świadczy to, jak się zachowuje, jak postępuje z innymi ludźmi, a nie to, ile mamy w kalendarzu, tak? Ktoś mi zje mamę. O Jezus Maria, co? Om nom 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 nom. Dobra, ruszamy dalej? Ja mieszkam w Toruniu, ja mieszkam w Toruniu. O, no proszę, ja w Toruniu. A ta. Tak. Ruszamy dalej, na dyskotekę chcą ludzie jechać. A to jedziemy. Dobra, to moment. Ja Gorzów. Dużo osób spod Warszawy, Koszalin. Mam zdjęcia. Kto mnie... A ktoś z Łodzi w ogóle jest? Nie ma nikogo z Łodzi? I okolic? A wy jakbyście kiedyś mnie spotkali, bo nie wiem, czy mnie poznacie, czy mnie nie poznacie, chociaż mam z buźką moją ten... No. To, bo już raz tak było, że jedna dziewczynka do mnie podeszła i się zapytała, czy ja to ja, i to było takie kochane. No. Ja kiedyś pamiętam taką sytuację, dobra, to lecimy. Jak tutaj sąsiadki wnuczek gadało o pingwinie i tak dalej, jeszcze jak pingwin był pingwinem, tak, a nie Stew, nie ma tego kanału. Poczekaj. No. Bo nie wszyscy zaczaili. Dobra. Już. I wiesz, i on tak mówi, o, ja mówię, no co się tam ogląda, tak podpytuje, nie? A to ty go znasz, Stew? Tak, powiem ci później sytuację chyba. No i ja mówię, oglądasz kogoś na YouTubie? No tak, oglądam. No tego, ja mówię, a wiesz, że pingwin nagrywał z taką osobą pewną, nie? A jaką osobą? Ja mówię, z taką Eliien. Tak, widziałem Minecrafty, nie? Ja mówię, no to fajnie, a wiesz, kto jest tą osobą? Wiesz, że ją znam. Naprawdę? Znasz tą dziewczynę? Kurde, ale fajnie. Ale to gdzieś blisko? Ja mówię, no tak, mówię, wiesz, po to w sumie ja jestem. Żartujesz, nie? To nie ty. Ja mówię, słuchaj Piotr, to jestem ja. Naprawdę znasz ty ją? Naprawdę? Boże, to ty jesteś? A ja nie wiedziałam, że to ty, widzisz, ja tam go nie oglądam, ogólnie nie przypadam za nim. Ale wiesz, no ja, to było lat temu, więc jakby to było dawno temu, kiedy w sumie nagrywał tylko Minecrafta i content miał zupełnie inny, prawda, więc jakby... Dobra, jestem. Czemu cię wywala z gry? Wywala cię z gry, ponieważ gra jest shitem na ten czas. Ponieważ grafikę robią i są lagi. Dobra, niby słuchajcie. Gry... No, mów. No mów, coś się powiedzieć. Właśnie już zapomniałam. Dobra, no standardowo. Teleportujemy się, słuchajcie, hurtem do Fortu Pinta. Alisa, ja już pokazałam moją buźkę. Na chyba 2 filmikach nawet. No, ja nawet widziałam twoją buźkę. No ty to ją widzisz na co dzień. No nie. O, Sebastian. O, Equestrian Apples do mnie napisała, że ja zdradzam Godziaka. No, ze mną. Zdradzam, tak, słyszysz? Zdradzam cię z Eliien. Godziaku! Rozumiesz to? Bo tak się przejął, widzę, że w ogóle wiesz, zero reakcji. No. Equestrian Apple, nie rozumiesz, że ona sobie nie życzy, żebyś tak mówiła? Ona to Attaccama, ona tutaj jest. Więc nie mówmy o osobach w trzeciej osobie, tam któreś tam osobie. Ja, ty, my, wy, oni, nieważne. Ona jest bardzo niegrzecznym, wiecie, zwrotem, no ona. Jakbyście mówili osoby, która nie rozumie, co się do niej mówi. Lagowało mi grę, bo... Ja też się długo wczytuję. Mój live, żyj, błagam. Niewinnie żyją, ale błagaj, mój żyj. Jest, żyję. Powiedzcie mi, ile jest ludzi na czacie, bo jestem ciekawa, czy się utrzymuje, czy ile spada. Ile jest osób na czacie? Sebek? Tak, żeby zaktualizować kartę graficzną, ale to nie jest w większości wina komputerów. Emwik, ja już ci mówiłam, że oni pracują nad grą i to oni są winni za te lagi, a nie nasze karty graficzne. Ale to, słuchaj, jak można zrobić błąd gry, tak? Bo gra się ostatnio bardzo zepsuła. Zrobić błąd gry i zrzucić komuś na kartę graficzną. Wiecie, na kartę graficzną. Halo zespole SSO, co wy robicie? Bo to nie do końca jest w porządku, wydaje mi się. Dobra, wbijamy na dysko. Jezus ludu, halo! Natalia, ja bym bardzo najprawdopodobniej widziałam, które potrzeby mówi, że kupisz starkońcy tej osobie. Tak, to już nieraz się działo, że wiele ludzi pisze do mnie później z pretensjami. Dlaczego miałaś mi kupić starkońca, a ich nie kupiłaś, bo dałam ci pasy. To nie jest moja wina, że wy nie patrzycie na na nick. Że moi drodzy, że ja bym coś zrobiła. Ja myślę, że Attaccama to wam kupi starkońcy, konie, lifetime'a, samochód, willę z basenem, konia ze stajnią, tam ze stajnią, z 10 stajniami. Wszystko wam kupimy. Naprawdę. Może naprawdę ja bym chciała, żeby Equestrian... Dobra, spoko. Spoko. Ja bym chciała tylko, żeby ta Equestrian April została już naprawdę bana, że ja mam dosyć. Sebastianie, lubisz banować, prawda? Prosimy pana dla Equestrian Ape, ponieważ nie umie się zachować na społeczności ludzi po prostu i tyle. Nie, Equestrian Ape. Co ty mi tu gryzisz? Halo? Ej Adela, co się stało? Dajcie mi suba. Jakiś rozkaz? SSO, właśnie, SSO próbuje zrobić z tej gry coś niemożliwego. Uważam i tak, że SSO jak na tą chwilę graficznie nie prezentuje się super ekstra, a robią z tej gry, tak jak już mówiłam wcześniej, coś, co... Ja nie wiem, Battlefield nie ma takich wymagań jak SSO, jak daj słowo, Battlefield 4 leciało mi tutaj praktycznie na ultra wysokich ustawieniach. Wiecie co, powiem wam tak, bardzo tą grę lubimy. Tak, bo ja bardzo, i Młotka, i Emwik, i Kina. Znaczy myślę, że Kina tak powiedzmy, ale Młotka tą grę polubiła faktycznie. Tak, ja też ją lubię bardzo. Szkoda. No i szkoda, że... Jaka to wydała? Szkoda, że zespół SSO mówi, że słucha graczy, że robi to, co gracze chcą. To nie jest do końca prawda. Ale słucha tego, co im pasuje. No dobra, no to jest racja, tak? Mam pomysł, czy chcielibyście taki odcinek, bo jeszcze tutaj jest tyle osób, czy chcielibyście odcinek, w którym opowiadamy o tym, jakie chcielibyśmy zmienić, co chcielibyśmy wprowadzić do SSO? Tak, ja chcę! Ja już tam tak dawno myślałam, Boże, Attaccama! Czytasz w moich myślach, ja już... Ja już tutaj cycki puszczam, lubię. O, się rozbiegły na strony różne. Ja nie jestem młotką, Kari, Owl. Ktoś mi mówi, że jestem młotką. Tak, cześć młoteczka, Attaccama młoteczka. Ame legiony sława i chwała. Ej, naprawdę! Ej, powiedz, ame legiony sława i chwała, co młoteczka dajesz? Nie. No, proszę, dajesz. Ej, proście Attaccama, szybko. Patrzcie, jak się ładnie kręcę. No dawaj, mów. No, bo masz taki wysoki głos jak młotka, dawaj, raz, no. Ame legiony sława i chwała, z tej strony młoteczka. No właśnie, ekranach SSO, no Dobry wieczór, Adelaide. Jezu. Proszę, proszę, jaki serwer ciastko? Ata, please, prosimy, Ata. Jezu, jaki spam. Dobre, dobre. Nie rób tego. Czemu to nie robić? No właśnie, taka młotka. Bo wy macie obie z młoteczką takie wysokie głosy, wiesz co chodzi? Wiem. Macie dużo takich tonów wyższych. Jaki tu jest tłum? Zaraz, ja tutaj z tym muszę się przenieść. Halo. Tu się przeniosę. A ty masz podobny głos do młotki. No właśnie tak usłyszałam pierwszy raz to, ale to chyba miło, bo ona ma bardzo ładny głos. No, bardzo miło. A ja nie mam takiego pięknego głosu. Wiesz, ogólnie mi się głos z wiekiem popsuł i zrobił się gruby i taki ble. Kiedyś miałam ładniejszy głos, grałam w radiu, śpiewałam w tym radiu. Ale spróbuj tak, wiesz, powiedzieć coś ładnie, tak spróbuj. Ale spróbuj ty powiedzieć Awe Legiony Sława i Chwała, tak jak Młocia. Awe Legiony Sława i Chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach jest teraz Ebi. Nie, to zupełnie nie jest młoteczkowo. Ale teraz mówię teraz tak radiowo. Tak radiowo jak grałam. No, to jest z tej strony Eliien i tam ogólnie, tam dzisiaj zagramy sobie coś tam, bo pogadamy sobie o tym i tam. Wiesz co, ty ogólnie... znowu masz taki bardzo głos, taki spokojny, taki... No, taki mam głos, dlatego grałam na nockach, bo lubię nocki. Ale ja właśnie w ten sposób kiedyś tam gadałam, a kiedyś w ogóle powiem ci coś, co było tak cudownym komentarzem. Śpiewałam w radiu, tam żeśmy sobie śpiewali, tam było paręnaście, parędzieści osób, zależy, czasem była setka. I ktoś powiedział, że śpiewałam piosenkę Kochaj mnie, dotykaj. Nie wiem, czy znasz. Nie. I ktoś powiedział orgazm dla moich uszu. Ja mówię, Boże, jaki słodki komentarz, takiego rumieńca. Pamiętam, Pawełek taki... A ja bym bardzo chętnie kiedyś zrobiła takiego live'a, gdzie byśmy sobie pośpiewały. Hashtag karaoke. Hashtag karaoke. Przestań. To będzie spotkanie w realu. Ja myślę, że w Tesco. W Tesco! Albo w Olszanie. Ja jestem ostatnio w Olszanie. Ej, a chodźcie zrobimy taki wpad na jakiś sklep. Czajcie taką wielką grupą. W Łódź. Łódź najbliżej wszędzie. Pokażcie twarze. Moja twarz jest pokazana na live'ach w hitboxie. Ja mieszkam w Toruniu, a tam Nikuś... Którą z tych piosenek lubisz najbardziej, Attaccama? Jeszcze raz? Którą z tych muzyczek tutaj lubisz najbardziej? Pierwszy raz jestem na tej dyskotece. Ta. Ja tak samo jak byłaś wczoraj zdziwiona. No? Tak samo jak byłaś wczoraj zdziwiona, jak ci powiedziałam, że nigdy nie byłam na wyścigach kucy, nie? Na tych mistrzostwach. To masz tutaj kwadraciki 4. I w każdym z kwadracików masz różną tą. Jak w każdych kwadracikach? Masz różną muzykę. Nie masz tylko tej, co leci zawsze, tylko masz różną. I kwadraciki. No po prostu po każdym rogu. Ojej, tak seksowo, nie? Czekajcie, mikrofon daleko bardzo. Mikrofonie? Teraz mnie lepiej słychać. Teraz tak mraśnie. Właśnie, ja bym mogła tak nagrywać właśnie ten, SSO. Tylko, że to jest takie, wiecie, nie pasuje do tego SSO, tak? Tam czasem trzeba ryja wydrzeć na tego konia. Ata, nie oszukuj ich, zdradzasz Godziaka. Ta Apple znowu jest tutaj na czacie. Kochanie, Apple Equestrian sugeruje zdradę. Ja za chwilę zdradzę ją z internetem, bo zabiorę ten internet i tego czata. Eliien, tutaj ktoś napisał bardzo brzydkie słowa. Scarlet, softness, bardzo brzydko się... no nie zacytuję. Zacytuj. Nie. Zacytuj. Sebastian. Bany. Equestrian Apple i Scarlet jakaś tam napisała bardzo coś złego, więc... Mary Gameplay TV. Jezu, jakie to było słodkie, co ty napisałeś, dziękuję. Attaccama jest jak słoneczko, które rozpromienia się na YouTubie. Jej! Słodko. Ja dodam jeszcze ostatni komentarz, że dzięki mnie SS staje się lepsze. To jest takie słodkie, może jakby takie przecież sensowne komentarze z takim... Po prostu miód na serce się leje, naprawdę. Lubię bardzo, jak tak do mnie piszecie. Boże, Equestrian, czy ty tylko udajesz idiotkę? Czy tam idiotę? Tak. Przepraszam, to już naprawdę nie jest śmieszne. Nie, Sebastian, to jest mój live, to jest nasz live i jeżeli ktoś nie ma ochoty, czyli ktoś, kto ze mną prowadzi, czyli ty, Attaccama, czy Spell, czy ktokolwiek inny, czy ja na przykład z kimś i widzi, że ktoś po prostu przegina, to dlaczego mam się uspokoić? Czy możesz ją po prostu wywalić? Wywaliłeś już? Bardzo ładnie. Nie wiem, czemu młotka nie nagrywa, nie mam pojęcia. Ja nie powiem. Aha, ty wiesz, ale nie powiesz. Nie powiem. Jaki ten mikrofon jest chłodny, jakie mam poliki. Mam pytanko, jakie są wasze ulubione miejsca w SSO? Właśnie, to też jest pomysł nasz na filmik, nasze ulubione miejsce. Nie. To jest jeden z pomysłów, także nie powiem na to pytanie teraz, zrobimy taki inną odpowiedź. Tak, teraz będziemy tak ładnie mówić i przyjdą gdzieś panowie i powiedzą wow. Ale powiem ci, że jak tak mówiłam na nagraniach, to wiesz, że dużo osób mi pisało, że ładny mam głos. No właśnie. Ja tak stonowanie, tak no mówię, właśnie, ten tak głos spokojnie. Mi się zmienił, bo kiedyś mówiłam właśnie tak właśnie stonowanie, spokojnie, zupełnie inny głos miałam. A teraz tak, nie? Typowa Polka, nie? Nie widać, a słychać w tym domu. Konie. To co? W sumie ja będę też szła się coś zjeść, bo jestem też głodna. Nie jedziemy na zamek, ponieważ jesteś... na co? Na tchnienie mojego... Ojej, słodko. Co? Bateria w tym lecie. A to jest aniołek, no nie powiedziałabym, ale dziękuję. Ojej. Jestem takim aniołem z takimi skrzydełkami od diabełka. No też ładnie, bardzo ładnie. Nie, będziemy kończyć live'a, ponieważ jest już ten czas, żeby tego live'a kończyć. Tak jak mówiliśmy, ostatnim punktem będzie dyskoteka dla chętnych. Fajnie, że jest taki tłum na tej dyskotece, w ogóle super. Powiem szczerze, naprawdę jestem zaskoczona, że to nie ma w ogóle miejsca do tańczenia. Kiedyś robiliśmy tak z klubem, że było chyba 20 osób i każda stała w swoim kwadraciku. Wiesz, to było fajnie wyglądało, nie? Dobra. My też was bardzo, 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 bardzo kochamy i mam nadzieję, że ja następnym razem będę mogła zrobić tego live'a, no, bo bym chciała bardzo. Ja bym chciała obejrzeć też u ciebie. No właśnie. No i to by było fajnie, gdybyśmy mieli z dwóch perspektyw, a nie tylko z jednej. No właśnie. No. No także czekajcie, ogólnie spodziewajcie się, bo mamy taki bardzo ogromny projekt z Eliien. W ogóle, kurde, powiem ci szczerze, wiesz, mamy kilka projektów. Tak, ale ten jeden, o którym dzisiaj rano rozmawialiśmy w łóżkach. Mamy tak, tak zdradzaj i zdradzasz mnie, znaczy Godziaka z tym ze mną, no zdradzasz. No to już się wydało, no ale tak. Sebastian też dzisiaj, z kim masujesz już, nie, za taką, aha. No, dziękuję, że mam słodki głos. Ty właśnie zachęciłam Eliien, żeby przyszła do mnie do łóżka. Przez telefon, co prawda, ale tak też się da. Ale wiecie, no, wiecie, także wiecie, każdy sposób jest zmieńmy temat. Tak, wiecie, mamy dużo projektów do zrobienia, mamy dużo pomysłów i mamy dużo pomysłów na live'aje, ale... Ale ten wielki, ogromny projekt, o którym jednak w tym łóżku rozmawiałyśmy, przybija wszystko. Ja myślę, że ten projekt zaczniemy... powiem ci później. Zostawiam was takiej niepewności, jestem zła. Ale chodzi mi o to tak, mamy projekty na live'aje, o ile te live'aje damy radę ogarnąć, czołga jestem. Mamy projekty na YouTube, mamy projektów przynajmniej dwa chyba, tak mi się wydaje. Ten jeden duży, takie kilka tych mniejszych chyba, takich poodcinkowych, nie? Tam było. No to się użala. Czekaj. Ktoś tu się odżala nad sobą, że ma mało widzów. Ja uważam, że ja mam super wspaniałych widzów, którzy są wystarczający i uwielbiam ich i super, że mam 7000 subskrypcji. Ale ja się będę użalać, bo moje suby nie żyją. Moje suby nie żyją, ale jest fajnie. Nie, a tak serio, YouTube coś bardzo skopsał i te kanały, które są starsze, mniejsze kanały i większe mają bardzo kiepsko z wyświetleniami, bardzo kiepsko z aktywnością i zachodzimy w głowę od miesiąca, tygodni, co się dzieje, bo coś jest nie tak. Hejo, Naruto Uzumaki. Kiedyś oglądałam Naruto. Cześć Mvik, cześć, do następnego razu. Czy lubisz tańczyć? Nie, tak, lubię bardzo, w ogóle ja uwielbiam tańczyć, ale ja tylko w domu przy Dance Central. No tak, w domu jest najlepiej. I jest takie miłe, że jak... Ale to jest takie, wiesz, czytam wasze te, że tam, że ja mam taki fajny głos i to jest takie miłe, że tak... Takie słodkie, wtedy i tak serce rośnie. Dobra, to co, kończymy? Widzę, co piszesz, Awa, kłos. Kończymy? Tak. Ale widzimy się później, tak. Nie? My się widzimy później, tak. Dobra. A wam bardzo dziękujemy za rajd. Przepraszam, że u mnie to nie wyszło, no ale... Zdarza się, że nie ma możliwości technicznych. Tak, niestety. Trzeba to zrozumieć, że czasem technologia nam odmawia posłuszeństwa, ale naprawimy to. Naprawimy to, damy radę i będą, może nie rajdy, ale będą live'y z dwóch perspektyw. Tak, na pewno będą. I będzie super. Dobrze, dobra, może jutro... No? Tak, dobra, nic już nie mówię, nic już... Tak. Okej, dobra, no to buziaki, no pa! Buziaki, pa! Daj mi chwilkę jeszcze, musimy to tutaj ładnie, pięknie, teraz tutaj ładnie wyłączyć. Chwilkę musimy poczekać, żeby nasze trolle ukochane to usłyszały, co temu mówimy tutaj. Także tak. Jeszcze chwila. Żegnamy wszystkich! Żegnamy! Jeszcze chwila.